uczenia wtedy, które komisja panu odczytała, przysługują. Ja bym chciała tylko przypomnieć, że zgodnie z treścią artykułu 11c ust. 1 i 2 oraz artykułu 17 ust. 1 o Sejmowej Komisji Śledczej przysługuje panu prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Prawo do odmowy zeznań, pan jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany. Jeżeli pan prokurator będzie chciał jakieś inne pouczenia, to ja przytoczę, one oczywiście pozostają wszystkie w zakresie przerwy, wyłączenia członka aktualne. Czy pan prokurator ustanowił pełnomocnika? Nie ustanowiłem. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie imienia, nazwiska, wieku i zajęcia. Dariusz Różycki, lat 59, prokurator. Dziękuję bardzo. Czy pan prokurator był prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżeń? Nie byłem karany. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę powtarzać za mną świadome znaczenia moich słów. Świadome znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówić szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając tego, co dziękuję mi jest znane. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze, czy chce pan skorzystać z prawa do swobodnej wypowiedzi? Nie, dziękuję. Panie prokuratorze, komisja zaprosiła pana ponownie, ale jakby w zakresie wiedzy, którą pan prokurator dysponuje w późniejszym okresie. Początkowo z panem prokuratorem komisja rozmawiała o tym momencie wpłynięcia zawiadomienia do prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, kwestii nadzoru prokuratury okręgowej, tego, że akta 4 miesiące u państwa zostały przetrzymane, nie wyszło to pismo, postępowań dyscyplinarnych. Natomiast dzisiaj komisja chciałaby przesłuchać pana prokuratora na okoliczności związane z wszczęciem śledztwa, z zawiadomienia Banku Gospodarki Żywieniowej, to znaczy chodzi o ten moment, kiedy delegatura ABW w Gdańsku spotkała się z panem prokuratorem Siemczonkiem i rozpoczęła się kwestia uzgodnień, kto i jak, w jakim zakresie będzie to postępowanie prowadził. Panie prokuratorze, ja mam takie pierwsze pytanie. Proszę powiedzieć, kto, kiedy i w jakich okolicznościach poinformował pana o tym właśnie, że będzie taki wniosek i jest taka prośba, aby prokuratura okręgowa przejęła to postępowanie z prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz? Ale chodzi o postępowanie w sprawie Amber Gold, czy oboczne jakieś? Znaczy rozmawiamy o sprawie Amber Gold, bo na ten moment, kiedy zaczynamy rozmawiać, czyli na maj, no to jest tylko ta sprawa, którą prowadzi pani prokurator Kijanko. Rozumiem. I w kwestii przypomnienia dochodzi w maju do spotkania pomiędzy ABW w Gdańsku a panem prokuratorem Siemczonkiem i on mówi, że będzie z panem rozmawiał o przejęciu tej sprawy, kiedy, w jakich warunkach, że to powinien prowadzić okręg. Czy pan prokurator przypomina sobie, jak doszło do przejęcia sprawy przez tą prokuraturę okręgową? Na ten temat zeznawałem poprzednio. Z tego, co sobie przypominam, był to najprawdopodobniej maj, kiedy odwiedził mnie pan dyrektor Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pan Gruszka. Z tego, co pamiętam, w obecności swojego zastępcy. I wówczas rozmawiałem z nim na temat tej sprawy. To, że ją przejmiemy, że przejmiemy tę sprawę do prowadzenia, myślę, że podjęliśmy już wówczas, w tym okresie czasu. Akta postępowania, nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że były jeszcze w komisji wizytacyjnej, tak mi się wydaje, komisji wizytacyjnej i fizycznie chyba nimi wówczas nie dysponowaliśmy. Podjąłem decyzję o przejęciu tej sprawy w najbliższym dogodnym terminie. Z tego co pamiętam, to był okres czerwca. To jest natężony okres pracy w prokuraturze, bo rozlicza się prokuratura jakby w dwóch cyklach, półrocznym i rocznym. I nie wiem, kto podejmował decyzję o tym, kto personalnie będzie tą sprawę prowadził. Natomiast na pewno miała zostać przejęta jak najszybciej.
Wydawało mi się, że, znaczy nie jestem tego pewien, ale wydawało mi się, że rozmawiałem z podległymi prokuratorami, czy jest szansa na szybkie wdrożenie postępowania, to znaczy na biegu, od razu przejmując. Chyba wtedy był problem, bo większość prokuratorów kończyła swoje sprawy i nie miałem pewności, że jeżeli przekażę tą sprawę, to ona od razu znajdzie, znaczy prokurator referent będzie mógł się od razu zająć. Tego dokładnie nie pamiętam. Znaczy, ja akurat podzielam to znaczy ja zdaję sobie sprawę z tego funkcjonowania się w okresie półrocznym i rocznym i fakt, że zostanie odroczone od kilka czy kilku dni przejęcie tej sprawy po to, żeby ktoś skończył inne sprawy jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. Natomiast pytanie jest moje takie, kto wyznaczył prokuratorów referentów oraz jaki miał być zakres tego śledztwa. Z góry zaznaczę, panie prokuratorze, pewnie pan to oglądał, ale to wynika również z szeregu dokumentów pisemnych. Jest pan wskazywany jako jedna z głównych osób, z którą było wszystko uzgadniane. No, po pierwsze, nie oglądam wszystkich posiedzeń komisji. Po drugie, no, na pewno nie było ze mną uzgadniane, kto będzie prowadził. Na pewno poinformowano mnie o tym. A kto podjął decyzję, wyznaczył referentów spraw? Nie wiem, wydaje mi się, że na pewno takimi sprawami zajmował się wówczas naczelnik przy dzielaniu personalnych spraw. Pamięta pan nazwisko naczelnika? Marek Siemczonek. Marek Siemczonek. Dobrze, proszę pana, proszę powiedzieć, czy pan pamięta, jak została uzgodniona współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jakie były pierwsze działania, które państwo żeście mieli podjąć? Nie pamiętam. Nie pamięta pan. Panie prokuratorze, proszę powiedzieć, czy jakie były główne kierunki i wersje, które zostały założone na dzień, początek lipca, może przyjmijmy 2012 w tym postępowaniu. Oczywiście docelowo wydawało nam się wówczas, że wchodzi w grę artykuł 286 kodeksu karnego. No i na pewno w zasadzie 171, natomiast prawa bankowego, natomiast zgromadzony wówczas materiał dowodowy był niewielki, jeśli chodzi o możliwości od razu postawienia zarzutu z artykułu 286. Co to znaczy był niewielki? Co było w tym materiale? Nie pamiętam. Ja tylko mogę się opierać na relacjach moich współpracowników. Pamiętam, że prowadziliśmy liczne rozmowy na ten temat i dla mnie najważniejszą kwestią było spełnienie warunków określonych w artykule 286. Do tego moim zdaniem, pamiętam, że to, takie zdanie w tej sprawie miałem, było zebranie dokumentów, informacji na temat stanu kont ówczesnego, no jeszcze, nie podejrzanego. Aby wejść w jego konta, trzeba było postawić zarzut, bo nie można komuś prześwietlać kont bez zarzutu, tylko osoba, która jest podejrzana w sprawie, wówczas bank godzi się na udostępnienie takich informacji. I gdy postawiliśmy zarzut z artykułu 171, nie pamiętam, czy jeszcze jakiś do tego był, pewnie coś. Były dodatkowe przestępstwa natury formalnej. Mhm. Wówczas wystosowaliśmy do wszystkich banków, jakie istniały na rynku polskim, zapytania o stan konta. Ja nie pamiętam, kilkadziesiąt chyba, około 20 paru, tak mi się wydaje, że ujawniliśmy kont, na których no, były przepływy pieniędzy, nie wiem, czy prywatnych, czy firmowych. I wówczas taką wstępną analizę przedstawił nam analityk kryminalistyczny, który jeszcze wiem, że interesował się w ogóle rachunkowością. Pamiętam, że ta pani pokazała mi taki schemat mniej więcej, a to była początkowa faza postępowania, z której wynikało, że na koncie pana Mariusza P. nie ma środków, których mógłby przynajmniej w większej części spłacić, gdyby doszło do załamania, a właśnie wówczas doszło, żeby mógł spłacić osoby, które powierzyły mu swoje pieniądze.
W związku z tym wówczas dopiero zdecydowaliśmy, że są podstawy do tego, żeby przedstawić mu zarzut z artykułu 286. Panie prokuratorze, to przejdźmy już teraz do szczegółów. Proszę powiedzieć, czy i od kiedy pan miał wiedzę, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła i będzie prowadziła działania operacyjne w tej sprawie? Ja nigdy nie miałem takich informacji. Działania operacyjne są objęte klauzulą i jedynie po odtajnieniu tych dokumentów, bądź też po stworzeniu jakichkolwiek komunikatów z tego, można się dowiedzieć, co jest. Natomiast... Panie prokuratorze, proszę powiedzieć, czy nie miał pan takiej wiedzy, że jest prowadzona sprawa operacyjna w ramach, jako wsparcie śledztwa? Znaczy, myśmy założyli podsłuchy procesowe. Nie, do tego dojdziemy. Pytam o to, czy pan prokurator miał wiedzę o tym, że poza tym, że agencja prowadzi śledztwo w całości na zlecenie prokuratury, jest również wszczęta sprawa operacyjna jako wsparcie śledztwa. Nie mogłem mieć takiej wiedzy, bo osoba, która udzieliła mi takich informacji, popełniłaby przestępstwo. A to jest ciekawe, bo wie pan, to nawet pan dyrektor Gruszka i pan dyrektor Dąbrowski, który będzie w czwartek konfrontowany, bez przerwy podkreślał, że wszystko w ramach tych działań operacyjnych musiało być uzgodnione z funkcjonariuszem, który współpracował z prokuratorem lub z prokuratorem po to, żeby nie wchodzić sobie w drogę. To jest ciekawe, czyli pan prokurator jednoznacznie stwierdza, iż nie miał wiedzy o tym, iż jednocześnie prowadzone są działania operacyjne, tak? Myślę, że nie wiedziałem. Nie wiedział pan prokurator. Być może rozmawiali z prokuratorami, którzy prowadzili to śledztwo albo bezpośrednio nadzorowali. Takiej wiedzy nie mam. Panie prokuratorze, proszę powiedzieć w takim razie, czy pan prokurator wydał zakaz prowadzenia czynności operacyjnych jakichkolwiek wychodzących poza to, co zostanie zlecone, pod rygorem wszczęcia postępowania za utrudnianie śledztwa? To jest niemożliwe. Panie prokuratorze, proszę o odpowiedź konkretną. Ocena komisji będzie później, natomiast ten wątek bez wątpienia zakończy się daleko idącymi wnioskami. Stąd prosimy o precyzyjne odpowiedzi. Nie wiedziałem o toczącym się postępowaniu operacyjnym i nie wydawałem zakazów zajmowania się kim? Czyli nie wydawał pan żadnych dyspozycji odnośnie działań operacyjnych i tego, co robią funkcjonariusze? Nie wydawałem żadnych dyspozycji, gdyż byłoby to niezgodne z prawem. Dobrze. Panie prokuratorze, proszę powiedzieć, kiedy po raz pierwszy dowiedział się pan o tym, że przez materiał przechodzą dwie osoby. Jedna to jest pan Michał Tusk, a druga to jest pan Jacek Cichocki. Ja nie pamiętam, czy dowiedziałem się o tym od prokuratora prowadzącego, czy też z prasy. Nie pamiętam. Natomiast czy one przechodziły przez materiały z postępowania, śledztwa? Tak. Nie są. Znaczy nie pamiętam takich materiałów. Panie prokuratorze, czy słuchał pan zeznań pana dyrektora Dąbrowskiego sprzed dwóch tygodni? Pan dyrektor Dąbrowski powiedział, iż obie te informacje, jak je określił, wrażliwe, zostały pilnie panu przekazane. Określił nawet w jakich okolicznościach, iż przekazane przez kancelarię tajną, wykonał telefon, aby pan pilnie zapoznał się z tym, co jest w kancelarii tajnej. I czy pan prokurator pamięta to? A kiedy to było, jeśli można? To był końcówka lipca 2012, początek sierpnia. Wysoka Komisjo, ja przed wyjazdem telefonicznie ustaliłem w kadrach, że od 23 sierpnia do 23 lipca do 20 sierpnia przebywam na urlopie. Czy pan prokurator fizycznie, mimo że był na urlopie, nie przychodził wtedy do pracy? Nie pamiętam. Panie prokuratorze, ale czy pan wtedy w tym wrażliwym momencie spotykał się z panem dyrektorem Dąbrowskim bądź panem dyrektorem Gruszką? Nie pamiętam, raczej nie. Panie prokuratorze, pan dyrektor Dąbrowski, ale nie tylko on, złożyli zeznania przed komisją, iż ta wiedza o tym, że jest przez materiał przechodzi pan minister Cichocki oraz pan Michał Tusk, została panu przekazana jako informacja wrażliwa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oczekiwała w tym zakresie od prokuratury
i tu wskazano pana z imienia i nazwiska, dyspozycji, co zrobić z tym materiałem. O panu Cichockim to w ogóle teraz się dowiedziałem, że przychodził przez materiały, albo nie pamiętam po prostu tego. Natomiast nie pamiętam, aby doszło do takiego spotkania, w którym otrzymałbym informacje z czynności operacyjnych. Panie prokuratorze, to ja panu przypomnę, chociaż widzę, że pan dobrze pamięta, że podsłuch nie był czynnością operacyjną, był założony w trybie procesowym, zresztą wnioski szły na pana nazwisko. A informacje między innymi odnośnie pana ministra Cichockiego i pana Michała Tuska, to są informacje również, to znaczy głównie, jeżeli chodzi o pana ministra Cichockiego, Michał Tusk wychodzi w wielu innych materiałach, to są informacje, które były panu raportowane raz w tygodniu. To był materiał procesowy. Raportowane przez dyrektora ABW? Proszę pana, i przez dyrektora, tak jak dyrektor, zastępca dyrektora, bo dokładnie on mówił o tym, czemu zresztą nie przeczył pan dyrektor Gruszka, ale również decyzje w tym zakresie, no był pan szefem jednostki, więc nawet jakbym nie dodała tego, kto z imienia i nazwiska pana wskazywał, to był pan osobą kierującą tą jednostką. Pytanie jest takie, dlaczego w sprawie Amber Gold nie doszło do wyjaśnienia szeregu okoliczności, które pojawiły się w materiale dowodowym. I na tym moment stoimy przy dwóch nazwiskach. Pan minister Cichocki i pan Michał Tusk. Ja nie pamiętam nawet, czy te sprawy zostały odrębnie zarejestrowane w naszej prokuraturze. Wówczas prokuratorzy skupiali się przede wszystkim na sprawie Amber Gold. Chodziło nam o to, żeby zatrzymać i aresztować pana, zapomniałem jakoś. Marcina P. Marcina P. Panie prokuratorze, nie, tak? Panie prokuratorze, oczywiście, tylko że sprawa, żeby ją wyjaśnić, miała gdzieś początek i gdzieś koniec. Przez tą sprawę przechodziło szereg wątków, szereg nazwisk i będziemy po kolei pytać, jakie prokuratura poczyniła ustalenia z wyjątkiem ustalenia pokrzywdzonych i postawienia mu zarzutu właśnie pokrzywdzenia tych 18 tysięcy osób, co zresztą już później robiła Łódź, no to jest, ale to jest naturalne, bo państwo żeście przez te 3 miesiące nie mogli tego zrobić. Przez materiał przewija się państwu kwestia pierwsza, to są przecieki w śledztwie. Tak, skupmy się teraz na tym wątku. Tutaj pan prokurator ma materiał zarówno procesowy w postaci podsłuchu, ale też są oświadczenia Marcina P. Zresztą Marcin P. w trakcie rozmów nie ukrywa tego faktu, iż wie, że ABW się nim interesuje. Podczas jednego z przesłuchań, jeśli mnie pamięć nie myli, 20 sierpnia 2012 roku, udziela funkcjonariuszom informacji, iż od grudnia 2011 wie o zainteresowaniu ABW jego osobą i jest tak zwany krok przed działaniem funkcjonariuszy. Proszę, to jeszcze dodam dla porządku, jakby pan chciał powiedzieć, że nie pamięta, iż funkcjonariusze i osoby, które tu składały zeznania, wskazują, iż ten materiał został przekazany do prokuratury celem dalszych działań. Jakie działania pan prokurator zlecił w związku z tym wątkiem przeciekowym? Tego wątku nie pamiętam, ale zazwyczaj było tak, jeżeli wpływało coś pocztą oficjalną, również pocztą tajną, dekretowałem to na swojego zastępcę, który tą sprawą dalej się zajmował. Nigdy zazwyczaj nie zapisywałem poleceń. Jeżeli coś wzbudzało moje zainteresowanie, wówczas prosiłem o omówienie tego typu spraw. Ja osobiście akt tego postępowania nigdy nie czytałem. To już wiemy z poprzedniego przesłuchania, że pan prokurator przedłużał śledztwo, nie czytając akt. Ale pytanie moje jest takie, to proszę taką odpowiedź, jaką pan prokurator, jaka jest prawdziwa. Co pan zrobił w zakresie zgłoszonych panu możliwych przecieków w tym śledztwie? Nie pamiętam. Nie pamięta pan prokurator. Czy jeżeli ten wątek nie został wyjaśniony bądź wyłączony, czy to stanowi niedopełnienie obowiązku? Nie do mnie należy ocena. To fakt. Druga sprawa. Proszę powiedzieć, czy był rozpatrzany wątek
co stało się z pieniędzmi, po co powstały linie lotnicze, czy te linie lotnicze służyły do wyprania tych pieniędzy, czy też do wyprania pieniędzy zorganizowanych grup przestępczych i jaką rolę w tym procederze odgrywał Michał Tusk? To po kolei. Jeżeli chodzi o pieniądze, które dzisiaj oskarżony przekazał na linie lotnicze, to było bardzo zagadkowe i pamiętam, że na ten temat dużo rozmawialiśmy. I wydaje mi się, że sam fakt przekazania tych pieniędzy spowodował to, że ta firma, że ta piramida przestała nagle funkcjonować. O tym, że w tym procederze brał Michał Tusk udział, nie wiem do tej pory i nigdy się nad tym chyba nawet nie zastanawiałem, bo nie bardzo widziałem. Ja pan myślę, że tutaj za daleko bym powiedział, idzie w posądzaniu Michała Tuska. No tak chyba sformułowała pani pytanie. Ale pytanie nie. Pytanie jest o rolę Michała Tuska, o to kto i po co go tam zaprosił, co on dla tej firmy wykonywał, czy to miało jakieś swoje dalsze reperkusje. Nie, nie, nikt tu nie stawia tezy, iż w praniu pieniędzy klientów Amber Gold brał Michał Tusk. Nie wiem nic na ten temat. Nie wie pan prokurator, a proszę powiedzieć, czy jeżeli materiały w tym zakresie po pierwsze znajdowały się w planie śledztwa, po drugie konkretne wskazania zostały panu przekazane przez funkcjonariuszy, czy nie wyjaśnienie tego wątku bądź nie wyłączenie go do odmrego postępowania stanowi niedopełnienie obowiązków? To nie należy do mnie ocena. W tej sprawie. Nie należy do pana oceny. Panie prokuratorze, proszę powiedzieć, jaka była rola w tej firmie pana mecenasa Łukasza Deszuty? To był chyba obrońca. To był obrońca, obrońca, panie prokuratorze. Obrońca, a proszę obrońca, powiedzieć, tak. a jeżeli chodzi o działalność Amber Gold? Nic nie wiem na ten temat. Nic pan nie wie na ten temat. Kto z państwa następny? Pan poseł Rzymkowski. Bardzo dziękuję. Proszę świadka, czy świadek uznaje za zgodne z procedurą karną wszczęcie przez prokuraturę okręgową na podstawie zawiadomienia Banku Gospodarki Żywnościowej kolejnego postępowania, w tym przypadku śledztwa o sygnaturze 6 rzymska DS40/12 w sytuacji, gdy w sprawie Amber Gold toczy się już od 2010 roku dochodzenie nadzorowane przez prokuraturę rejonową Gdańsk-Rzeszcz, a zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy postępowania pozostaje taki jak w zawiadomieniu. Trudno mi ocenić, nie znam tych materiałów, przynajmniej w tej chwili, nie pamiętam jakie były. Kiedy świadek dowiedział się o tym, że pismem z dnia 15 maja 2012 roku centrala banku BGŻ złożyła do delegatury stołecznej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w artykule 299. Nic nie powiedzieć, kiedy się dowiedziałem. W ogóle nie pamiętam takiego zdarzenia. A kiedy świadek się dowiedział o tym? Nie pamiętam. Proszę świadka, a jaki świadek podjął w związku z tym działania, kiedy ta informacja wpłynęła w końcu do prokuratury okręgowej? No tak jak powiedziałem, nie pamiętam. A co świadek pamięta w związku z końcówką maja, całym czerwcem i początkiem lipca? W sprawie Amber Gold? Ja przypomnę świadkowi opinii publicznej. 15 maja centrala banku BGŻ wysyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do centrali Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centrala wysyła to delegatury gdańskiej. Wpływa to nomen omen 24 maja do delegatury gdańskiej. Tego samego dnia, kiedy powstaje słynna notatka generała Bondaryka. Tego samego dnia, kiedy rozpoczyna się operacja Eldorado. Następnie, proszę świadka, w dniu 13 czerwca 2012 roku delegatura gdańska przesyła treść tego zawiadomienia do prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, a z prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz wpływa to do pana prokuratora, czyli do prokuratury okręgowej, której pan był kierownikiem, w dniu 21 czerwca 2012 roku.
W ogóle nie pamiętam takiego zdarzenia. Proszę świadka, w takim razie pomijmy ten wątek, bo świadek nic nie pamięta. Dlaczego jako prokuratora referenta śledztwa o sygnaturze szóstka rzymska DS40/20 wskazano prokurator Annę Górską z prokuratury rejonowej? Kto podjął taką decyzję i jakie kwalifikacje zawodowe przemawiały za wskazaniem tego prokuratora? Tak jak już mówiłem wcześniej, decyzję o tym, kto prowadzi postępowanie, podejmuje naczelnik według jakiegoś klucza czy obciążenia poszczególnych prokuratorów i jakie mają możliwości w danym momencie. Ja nie pamiętam, czy uzgadniano ze mną, pewnie uzgadniano ze mną tą kandydaturę na prokuratora referenta, ale tam przecież było właśnie później chyba. Stworzyliśmy grupę, w której było więcej prokuratorów niż tylko pani prokurator Górska. Nie pamiętam, kiedy to nastąpiło. Wiem, że było to duże wzmocnienie. A czy świadek pamięta, jakie elementy przemawiały za tym, aby pani prokurator Górska była referentem tej sprawy? Tak naprawdę na temat przydzielania spraw nie włączałem w to do... Ale świadek sam przyznał, że konsultował. Uważam, że tak, bo zazwyczaj tak było, że dowiadywałem się, wówczas mogłem mieć inne zdanie. Widocznie nie miałem w tym momencie takiego zdania, żeby kto inny wprowadził to postępowanie. Teraz z perspektywy czasu uważam, że ta pani prokurator bardzo dobrze prowadziła inne postępowania w późniejszym czasie, które pozwalają mi na stwierdzenie, że to jest dobry prokurator. A czy wówczas świadek miał wiedzę, czy prokurator Anna Górska prowadziła wcześniej, czyli mówimy przed 5 lipca 2012 roku śledztwa o poważne przestępstwa, w tym dotyczące zorganizowanych grup przestępczych, w których stawiano zarzuty z artykułu 258, paragraf 1 i 3 kodeksu karnego, ewentualnie o przestępstwa określone w artykule 299, paragraf 1 kodeksu karnego, chodzi o pranie brudnych pieniędzy. Czy wiedziałem, czy takie postępowania prowadziła? Nie, nie wiem. Chyba nie. A co świadek wiedział na temat pani prokuratora Anny Górskiej? No niewiele. Jeśli chodzi o przenoszenie prokuratorów z jednostek niższego rzędu do prokuratury okręgowej, to w zasadzie tym, kto ma przejść i kandydatury, przedstawiali mi prokuratorzy z Wydziału Śledczego. Oni dobierali sobie pracowników według jakiegoś tam schematu albo według informacji, jakie zaciągali w prokuraturach rejonowych. Ja się do obsady Wydziału Śledczego czy Gospodarczego nigdy nie odnosiłem. A proszę świadka, a dlaczego nie był wyznaczony jakiś inny doświadczony prokurator z szóstego wydziału? No nie do mnie to pytanie, bo widocznie inni byli obciążeni. No trudno mi powiedzieć. Rozumiem. Proszę świadka, przepraszam, kiedy pani prokurator Górska przyszła do Wydziału Śledczego? Czy do Wydziału Gospodarczego? To jest pytanie raczej do świadka. No ale państwo dysponują informacjami. Ja nie, od 6 lat nie mam żadnej informacji, nie posiadam takich informacji, żeby sobie to przypomnieć. Po prostu to jest problem. Panie prokuratorze, pani prokurator Górska była osobą, która przynajmniej z tego, co tutaj zeznawała przed komisją, która była przez okres 2 lat delegowana do różnych spraw do prokuratury okręgowej. Rzecz jest tylko w tym, i pan prokurator myślę, że podzieli moje stanowisko, mając tak ogromne doświadczenie, że jeżeli się deleguje do takiej sprawy, w którym zainteresowane są najważniejsze osoby w państwie, prokuratora, który nie jest prokuratorem danej jednostki od wielu lat i nie ma silnej pozycji, to pan wie o tym, że taki prokurator bez uzgodnienia z szefem nie wykona żadnej czynności. I jakby tu chyba myślę, że leżał największy problem związany z tym, że był to prokurator delegowany, a nie wieloletni członek Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Ale pani, to jest pytanie do mnie? Nie, to nie jest pytanie, to jest moje stwierdzenie, chyba że pan prokurator chce się do tego odnieść. Nie, dziękuję. Proszę świadka, dlaczego kontrolę i utrwalenie rozmów w trybie artykułu 237, paragraf 1 kodeksu karnego wobec Marcina i Katarzyny P. zaczęto stosować dopiero od dnia 27 lipca 2012 roku, czyli w dniu, kiedy upadły spółki lotnicze OLT. Czy według świadka kontrola była spóźniona i czy kontrolą powinny być objęte również inne osoby związane ze spółką?
Nie mam takiej dzisiaj wiedzy, takiej wiedzy nie mam. Panie prokuratorze, w jakim czasie w prokuraturze w Gdańsku przekazywany był wniosek do sądu o rozpatrzenie tutaj właśnie wniosku o zastosowanie czy wydanie postanowienia o zgodzie na podsłuch procesowy? Nie pamiętam. A jaki jest przeciętny czas do realizacji takiego wniosku, czyli przekazania go do sądu na dziennik podawczy? Niezwłocznie. To znaczy ile? Jak to w praktyce wygląda? Kilka dni. 2, 3, 4. To w zależności od tego, czy prokurator referent jest w tym czasie, nie jest zajęty innymi sprawami. Oczywiście jest to priorytet. Oczywiście od razu powinno się to zrobić. Panie prokuratorze, momencik. Chce pan powiedzieć, że jak wpływa wniosek o zastosowanie podsłuchu, to czeka się na prokuratora, który mógłby być na przykład na urlopie w tym czasie? Tak było To musiałby ktoś zastępować. Ja mówię o tym, który był dostępny. Dlatego pana pytam. Pytam pana, jaki był przeciętny czas przekazania takiego wniosku przez prokuratora do sądu? To powinno być w okresie 3-4 dni. 3-4 dni. To muszę panu powiedzieć, że to był u państwa długi termin. W przypadku sprawy Amber Gold pani prokurator przekazywała wniosek 7 dni. I tutaj wcześniej i później zeznający świadkowie zgodzili się z tym, że nigdy ani wcześniej, ani później nie spotkano się z tym, aby wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej był przekazywany przez prokuratora 7 dni do sądu. A czy pan wie, jak z doświadczenia, ile sąd najczęściej potrzebował, żeby wydać zgodę na lub brak zgody na podsłuch? To w przeciągu tygodnia zazwyczaj się, w procesowym podsłuchu? Tylko procesowym rozmawiamy. No to doświadczenia z procesowym podsłuchem, z tego co pamiętam, miałem 2 razy. I nie pamiętam, w jakim terminie to... Sąd wydał zgodę w terminie 1 dnia. Muszę panu powiedzieć, że praktyka jest taka, że takie wnioski idą najczęściej 1 do 2 dni. 7 dni, które trzymała na biurku od pani prokurator. Chyba wydaje się, że nie daje się niczym usprawiedliwić, chyba że wyczekiwaniem na inne rzeczy. Oddaję głos. Właśnie tutaj warto powiedzieć opinii publicznej. 18 lipca to jest ta data, kiedy pani prokurator kieruje wniosek do sądu o zastosowanie podsłuchu operacyjnego i tego samego dnia kończy współpracę z OLT Express pan Michał Tusk. Natomiast dopiero od 27 lipca rozpoczyna się stosowanie podsłuchu operacyjnego. Proszę świadka, jaki był efekt stosowanej kontroli operacyjnej? Co świadek pamięta? No ja nie czytałem tych stenogramów, więc nie wiem, czy ktokolwiek mi mówił, jaki jest efekt. Nie pamiętam tego. Mogło tak być, że informowano mnie. Proszę pana, czy raz w tygodniu dostawał pan notatkę ze streszczeniem tego, co jest na podsłuchu? Nie przypominam sobie, żebym ja osobiście dostawał takie notatki. Myślę, że raczej nie. Nie powinno być, bo bym to pamiętał. Tygodniowe sprawozdanie. Być może szło to bezpośrednio na wydział. Z ominięciem mojej dekretacji. Nie pamiętam. A kto podpisywał wniosek do sądu o zastosowanie podsłuchów operacyjnych, procesowych? Ja lub mój zastępca. A kto był dysponentem treści? Jakiej treści? No, treści zarejestrowanych rozmów z podsłuchów. Prokuratura. Ale prokuratura jako cała jednostka, każdy pracownik, nie, no na pewno taką, to spływał bezpośrednio do prokuratora, który nadzorował postępowanie. Pan nie dostawał materiałów, nie był pan dysponentem? Nie sądzę, nie pamiętam. Ale pan nie pamięta, czy... Nie pamiętam, ale zazwyczaj takie materiały wpływały bezpośrednio na wydział. Z pominięciem, bo to zawsze zazwyczaj za długo trwało. Jeżeli sprawa już była zarejestrowana na DS-ie, często tak było, że dla przyspieszenia te sprawy były bezpośrednio na wydział, albo do zastępcy, albo do naczelnika. Proszę świadka, z materiałów wynika, że na jej podstawie nie uzyskano żadnego materiału dowodowego podlegającego ocenie karno-procesowej i tym samym nie postawiono nikomu zarzutów karnych. Czy świadek potwierdza ten fakt? Nie zrozumiałem pytania, jeszcze raz, można? Z materiałów procesowych zarejestrowanych od 27 bodajże do 16 sierpnia 2012 roku, na ich podstawie nie postawiono nikomu żadnych zarzutów karnych. Czy świadek potwierdza ten fakt? Nie, trudno mi potwierdzić, ja po prostu nie znam treści tych nigdy nie znałem
treści stenogramów z podsłuchu. A czy świadkowie cokolwiek wiadomo na temat weryfikacji? Proszę. Odczytam tylko panu w tym zakresie choćby treść, część zeznań złożonych przez poprzednich świadków. Stenogramy z rozmów były sukcesywnie przekazywane przez delegaturę w Gdańsku do prokuratury okręgowej celem podjęcia właściwych decyzji procesowych w tym zakresie, wykorzystania bądź w tym postępowaniu lub wyłączenia do odrębnego postępowania i występowania do właściwego sądu z wnioskiem o wydanie zgody następczej. W tym zakresie kontakt z prokuraturą utrzymywał zastępca delegatury lub dyrektor, zastępca dyrektora lub dyrektor. I tutaj na pytanie pana posła Rzymkowskiego świadek odpowiada, co mu jest wiadomo odnośnie rozmowy z 27 lipca pomiędzy Marcinem P. a Emilem Maratem i pana ministra Cichockiego. Wiem tylko, że taka rozmowa była i został sporządzony z niej scenogram. Z tego co pamiętam, został przekazany do prokuratury celem podjęcia właściwej decyzji procesowej. To jest pytanie. Jak się ustosunkuje do tego? No, powtarzam jeszcze raz. Ja według mojej oceny ten dokument nie przeszedł przez moje ręce. Państwo dysponujecie nim, czy tam jest moja dekretacja, czy nie. A jeżeli jest, no to po prostu o tym nie pamiętam. Czy gdyby pan prokurator otrzymał takie dokumenty, czy w tym zakresie poleciłby to wyjaśnić bądź wyłączyć to odrębnego postępowania? Poleciłbym to omówić. Proszę? Poleciłbym to omówić. Z zastępcą albo z naczelnikiem. Mhm. Proszę świadka, przejdźmy do konkretów, do konkretnych rozmów zarejestrowanych właśnie w ramach podsłuchów procesowych. Co świadkowi jest wiadomo na okoliczność zarejestrowanej w dniu 27 lipca 2012 roku rozmowy telefonicznej między Marcinem P. a panem Emilem Maratem, w trakcie której Emil Marat proponuje wykorzystania znajomości Pawła, tu chodzi tutaj o pana Pawła Kunachowicza, z jednym z urzędujących ministrów. Proszę szczegółowo ustosunkować się do tego. Nie wiem, kto to jest pan Emil Marat, nie wiem, kto to jest pan Kunachowicz. Kunachowicz. Pierwszy raz słyszę te nazwiska. Mówił świadek, że śledzi w miarę posiedzenia komisji. Słucham? Mówił świadek, że w miarę śledzi posiedzenia komisji. Nie, powiedziałem, komisji. Że raczej nie śledzę. To słuchałem tylko wtedy, kiedy występował prokurator generalny, tam kiedy występował mój uprzedni szef. Nie wiem, czy jeszcze coś oglądałem. Jeżeli tak, to wpadkowo. Jestem w pracy, więc trudno mi oglądać bezpośrednie relacje. Czyli świadkowi w ogóle nie było nic nigdy wiadomo na temat rozmów Marcina P. z panem Emilem Maratem, którego świadek nie kojarzy, mi się, na temat ministra Jacka Cichockiego, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb. Wydaje mi się, że nie mogłem nic wiedzieć na ten temat, albowiem byłem wtedy na urlopie. Czy funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie informowali? Świadek jest w stanie kategorycznie powiedzieć. I prokurator referent też pana o tym nie informował. Znaczy być może informował, o tym nie pamiętam. Ja nie bardzo sobie wyobrażam, jak ja z tego co pamiętam, to kontakt z panem Gruszką miałem ograniczony. Panie prokuratorze, to chodźmy po kolei, bo tak jak mówię, to będzie przedmiotem wnikliwej analizy końcowej komisji, bo tutaj bez wątpienia jest szereg, bym powiedziała, zachowań, które mogą wyczerpować znamiona przestępstwa. Czy pan dyrektor Gruszka informował pana o tym, o wrażliwej kwestii pana ministra Cichockiego i Michała Tuska? Nie pamiętam. Czy pan dyrektor Dąbrowski pana informował o tym? Nie pamiętam. Czy prokurator referent Anna Górska informowała pana o tym, że taki materiał wychodzi? Nie pamiętam. Nie pamięta pan. Czy któryś z innych referentów, pani prokurator Daliga albo ktoś inny, informował pana o tym, że taki materiał przechodzi? Nie pamiętam. Bo rozumiem, że z oficerem prowadzącym śledztwo nie miał pan kontaktu, tak? Nie wiem nawet, kto prowadził to postępowanie. Proszę świadka, w dniu 31 lipca została sporządzona notatka służbowa o klauzuli poufne przez funkcjonariusza o numerze 5887, a podpisana przez zastępcę dyrektora delegatury pana podpułkownika Jarosława Dąbrowskiego. Notatka dokumentowała rozmowę podpułkownika Dąbrowskiego w siedzibie prokuratury okręgowej z naczelnikiem Wydziału 5, prokuratorem Bożyszkowskim, w trakcie której omawiano aktualny stan śledztwa dotyczącego Amber Gold. Czy świadkowi jest wiadomo, dlaczego w relacji dotyczącej
stosowania podsłuchu. Nie przekazano prokuratorowi Bożyszkowskiemu treści nagranej rozmowy Marcina P. z Emilem Maratem o tym, że Marcin P. uzyskał informację, iż następnego dnia mają być w firmie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz informacje Emila Marata, że Paweł Kunachowicz jest kolegą ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego i że może to już czas, aby do niego zadzwonić. Ten wątek jest mi zupełnie nieznany, przynajmniej go nie pamiętam. A jeszcze, jeśli można przypomnieć mi, z jaką datą była ta... 31 lipiec 2012 roku. No, wówczas byłem na urlopie, więc fizycznie nie mogło to przejść. A kiedy świadek był na urlopie? 20 sierpnia. Świadek nie przerywał tego urlopu w ogóle? Nie przychodził pan, rozumiem, na urlopie i nie konsultowano pan, z panem, czy to telefonicznie, czy w bezpośredniej rozmowie. Decyzji i dynamiki tego, co się dzieje w tym miesiącu. Pamiętam. Gdzie był pan 15 sierpnia 2012 roku? Nie wiem. Nie wie pan, tak? Nie wiem. Nie wie pan, to myślę, że przypomnimy panu. Nie wiem, czy ja mogę, pan poseł Żukowski. Tak. Proszę świadka, w dyspozycji komisji jest notatka służbowa z dnia 17 sierpnia 2012 roku. Tak, dotyczące spotkania z 15 sierpnia w prokuraturze apelacyjnej w Gdańsku, w narady, w której brali udział przedstawiciele prokuratury apelacyjnej, okręgowej gdańskiej, jak również dyrektor delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pan podpułkownik Adam Gruszka. I tutaj mamy taki malutki fragment, cytat. Podczas burzliwej dyskusji, pomimo merytorycznego uzasadnienia podstaw sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów o przestępstwa z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 294 paragraf 1 kodeksu karnego, prokurator Dariusz Różycki stwierdził, iż na chwilę obecną brak jest podstaw do sformułowania takiego zarzutu. Podpisał się pod tym naczelnik, pan podpułkownik Bogdan Dziadowicz. No i widocznie byłem na tym spotkaniu. No to proszę świadka, to z kogo świadek czy pana, robi? Czy ja sobie przypominam? Panie prokuratorze. Ja przypominam panie prokuratorze, jeżeli pan brał udział w burzliwej dyskusji i stwierdził pan, iż nie ma merytorycznych podstaw do postawienia zarzutu z artykułu 286, to proszę powiedzieć, na podstawie jakiego materiału dowodowego pan się 15 sierpnia w prokuraturze generalnej wypowiadał? Ja 15 sierpnia na pewno nie byłem w prokuraturze generalnej. Apelacyjny. Byłem na jednym spotkaniu, przypominam sobie, że byłem na takim spotkaniu, ale że to było 15 sierpnia, tej pewności nie mam. Na jakiej podstawie pan prokurator wypowiadał się co do tego, czy jest zasadne postawienie zarzutów Marcinowi P., czy jest bezzasadne? Jeżeli tak się wypowiedziałem, czego nie pamiętam, to w oparciu o referat tej sprawy od prokuratora albo nawet bez referatu, to mogło wyjść w trakcie spotkania, bo ja nie pamiętam, czy przed tym spotkaniem rozmawiałem z prokuratem Paszkiewiczem, czy z prokurator Górską, czy z prokuratorem Siemczonkiem. Ja pamiętam, że oczywiście kooperanci bardzo chcieli, żebyśmy postawili zarzut z artykułu 286 i wystąpili z wnioskiem o areszt. Ale z tego przekazu, który pamiętam, nie mieliśmy wtedy podstaw do wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie takiego środka. Proszę powiedzieć, jeszcze raz wracam do pytania, jaka była podstawa merytoryczna pańskiej wypowiedzi nazwanej zresztą burzliwą dyskusją? Nie pamiętam, czy burzliwa dyskusja to... Zostawmy terminologię. Wypowiada się pan nie wiem, jako czy się szef, tak referenta i... Nie pamiętam. Proszę pana, czytał pan akta? Akta jakie? Śledztwa? Proszę pana, jeżeli jest wniosek, zresztą na piśmie sformułowany przez ABW, to aby postawić zarzut i wystąpić do sądu o środki, a pan staje temu na drodze, twierdząc, że nie ma podstaw. Ja pana pytam, na podstawie jakiego materiału pan zajął to stanowisko? Ja przede wszystkim nie wydaje mi się, żebym zajął tak kategoryczne stanowisko, bo siłą rzeczy w tym momencie nie mogłem być wprowadzony w szczegóły, bo byłem na urlopie. W tym czasie jeszcze byłem na urlopie. Prawdopodobnie
Prawdopodobnie zostałem telefonicznie wezwany na to spotkanie. Ja panu powiem więcej. Ja nie przyjmowałem tego wniosku, więc nie zapoznałem się z tym wnioskiem, o który pani przewodnicząca teraz mówi. Z którym wnioskiem pan prokurator się nie zapoznał? Pani mówi, że przedstawili wniosek o przedstawienie zarzutu z 286 i wystąpienie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Tak zrozumiałem tą wypowiedź. Panie prokuratorze, proszę powiedzieć w takim razie, czy świadkowie składający tutaj zeznania, ja może panu pomogę pamięć sobie odświeżyć. Do kogo jest skierowany ten wniosek i co zawiera? I czy jest pana dekretacja na tym? Na tym piśmie nie ma mojej dekretacji. To widocznie jest słaba kopia. Pan poseł Rzymkowski ma lepszą kopię. Co to jest za wniosek i o czym tam jest mowa i z kiedy? Ja do świadka pokażę. Tomek, odbierz mój. Dla państwa wiedzy jest to wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o postawienie zarzutów z 14 sierpnia adresowany imiennie do pana prokuratora Różyckiego. Tak, tu jest mój zapis. Zapisałem, zapoznałem się, 14.08.2012. Godzina 19.20 jeszcze napisałem. A proszę powiedzieć, gdzie pan mógł się zapoznać z takim wnioskiem? Nie przypominam sobie, gdzie to mogło się stać. A mógł się pan zapoznać z nim poza budynkiem prokuratury? Nie sądzę. To proszę powiedzieć w takim razie, jak się to cała pana opowieść o tym, że on był pan miesiąc na urlopie, ma do tego, że pan jest popodpisywany na tych dokumentach? No widocznie ktoś ściągnął mnie do pracy. Być może to był szef, być może zastępca. A kto mógł pana ściągnąć do pracy? Nie pamiętam. Od godziny 19.20. A kto mógł szefa prokuratury okręgowej ściągnąć do pracy? No, mógł ściągnąć mnie prokurator apelacyjny. Ściągnąć pana bądź poprosić o przyjście mój zastępca. Dobrze, to teraz jakby pan zechciał powiedzieć, już żeśmy ustalili, że nie tylko pan brał udział w naradach, wniosek był skierowany do pana, pan się wnioskiem zapoznał. Proszę powiedzieć, jakie zalecenia po wpłynięciu tego wniosku przekazał pan prokuratorowi referentowi, czyli pani prokurator Annie Górskiej? Wysoka Komisjo, przypuszczam, że jak dowiedziałem się, że mam się stawić, ale to są moje przypuszczenia, musiałem się spotkać dzień wcześniej z gronem prokuratorów, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Być może na tym spotkaniu był ktoś z ABW. Nie wykluczam tego, skoro jest taki zapis. Musiałem ten dokument mieć przed sobą. Ale okoliczności, w jakich do tego doszło, nie pamiętam. Proszę pana, a proszę powiedzieć w takim razie, czy na którym etapie wedle pana prokuratura dysponowała materiałem umożliwiającym postawienie Marcinowi P. zarzutu z artykułu 171, 79 ustawy o rachunkowości, 270 kodeksu karnego, 272, 299 kodeksu karnego w związku z 294 i ewentualnie 286. Na którym etapie postępowania teraz? No jest, ja myślę, że... jest ponad miesięczny okres wymiany korespondencji, gdzie ABW twierdzi, jest lepiej przygotowane od państwa, bo sobie zrobiło notatki, że są gotowi do realizacji, do postawienia zarzutów i są notatki,
gdzie w wyniku, jak to określają, awantur państwo blokujecie te działania? Pani przewodnicząca, to takie stwierdzenia są moim zdaniem gołosłowne, że ja blokowałem, czy myśmy blokowali jakieś postępowanie. To my bierzemy odpowiedzialność za tok postępowania. My bierzemy odpowiedzialność na to, czy postawić taki w śledztwie zarzut, czy nie. W końcu my decydujemy, czy iść z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że nasi kooperanci zawsze, w cudzysłowie, cisną nas o to, żeby jak najszybciej stosować środki. Natomiast ja, prokuratura, a w szczególności prokurator referent, bierze odpowiedzialność za to, kiedy i w jakim momencie ten wniosek zostaje skierowany. Widocznie wówczas nie było podstaw do zastosowania, do wystąpienia, do przedstawienia zarzutu i wystąpienia do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. To odpowiedzialność leży na prokuraturze i ona bierze odpowiedzialność za to, czy dany wniosek zostanie przyjęty przez sąd, czy też nie. Unikamy sytuacji, w których może być taki wniosek nieprzyjęty czy odrzucony przez sąd. Wówczas poza sferą medialną no konsekwencje prawne są tego. Panie prokuratorze, to jeszcze ja zapytam pana. Ale mogę skończyć? Proszę. Konsekwencje prawne są takie, że w tym zakresie zarzutu w tym samym czasie drugi raz postawić nie można i nie można wystąpić z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Myśmy musieli iść do sądu wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że ten areszt zostanie zastosowany. Pamiętam, że z niecierpliwością czekałem na informację o tym, czy sąd zastosował areszt, czy nie. Panie prokuratorze, tylko materiał zgromadzony w zakresie ustalenia liczby pokrzywdzonych pomiędzy 14 sierpnia a 28 sierpnia niewiele się różnił. To był praktycznie ten sam materiał. Ja mam jedno pytanie. Czy pan dyrektor Dąbrowski bądź pan dyrektor Gruszka informowali pana, iż mają ustalone w sposób operacyjny, że tych pieniędzy nie ma na kontach, że są przelane na choćby działalność lotniczą i nie będzie na to pokrycia, że nie ma kruszcu, dlatego że jest tylko Marcin P. po pierwsze odebrał z tych skrytek to, co było i nie ma śladów wskazujących na to na kontach, że za te pieniądze zostało kupowane złoto, tak jak klientom obiecywali. Nie pamiętam. Nie pamięta pan. A proszę powiedzieć, pan miał taką informację, to czy panu by to pomogło podjąć decyzję o postawieniu zarzutów? Ja nie podejmowałem decyzji o postawieniu zarzutów. Nie proszę, decyzję pana, taką podejmował... nie proszę pana, z tych notatek wynika, że to pan dokładnie z panem, z zastępcą swoim Bożyczkowskim podejmowaliście decyzję. To państwo, żeście mówili o tym w prokuraturze okręgowej, apelacyjnej i generalnej, że nie ma podstaw, że nie wyrażacie zgody i dopiero stający po panu świadek Tomaszewski, który będzie składał tutaj zeznania, zmienił, jak to zostało dokładnie zapisane, decyzję prokuratury okręgowej i wtedy zezwolił, wyrał zgodę na realizację. Więc tym razem pan prokurator oczywiście może nie pamiętać, co nie zwalnia go z odpowiedzialności, natomiast jest to poparte materiałem dowodowym. Jeżeli pan uczestniczy w naradzie i pan mówi o tym, że kategorycznie się czemuś sprzeciwia, to proszę nie mówić o tym, że pan tego nie wiedział. Tym razem materiał związany z kontaktami z panem, z pana decyzyjnością jest bardzo szeroki. Oddaję głos pani. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze kontynuując wątek podsłuchów procesowych. Proszę świadka, czy w związku z treścią tej rozmowy, mówię o rozmowie Marcina P. z panem Emilem Marat, powinny zostać niezwłocznie podjęte czynności procesowe zmierzające do weryfikacji treści? Czy niezwłocznie powinny zostać przesłuchani na tę okoliczność w charakterze świadków? Marcin P., Emil Marat, Paweł Kunachowicz czy minister Jacek Cichocki? Jeśli takie przesłuchania miały miejsce, to kiedy i z jakim efektem, jeśli świadek wie na ten temat cokolwiek? Jeśli nie, to dlaczego nie doszło do przesłuchania tych świadków? Już wcześniej powiedziałem, ja o tym wątku w ogóle albo nie słyszałem, albo nie pamiętam. O tym decyduje materiał dowodowy, o tym decyduje prokurator referent. Jeszcze raz powtarzam, to jest jedyna osoba w ówczesnej prokuraturze, w ówczesnym systemie prawnym, która podejmuje decyzję o tym, czy stawiać zarzut, czy nie. Ja mogłem być jedynie organem doradczym, bądź konsultacyjnym w tych sprawach.
to zawsze należało do prokuratora referenta. Ja w swojej karierze wielokrotnie miałem sytuację, w której prokurator referent nie zgodził się przy omawianiu sprawy ze moim stanowiskiem. A proszę powiedzieć, proszę świadka, czy świadek pojawia się w tej sprawie w charakterze doradcy lub konsultanta dla prokuratora referenta, bo takie określenia świadek przed chwilą użył? Jeżeli przyjdzie do mnie prokurator referent w jakiejkolwiek sprawie. Ale ja mówię o tej konkretnej oczywiście sprawie. Nie. Pani prokurator Górska przychodziła do świadka i pytała się: szefie, co mam robić? Na podsłuchach procesowych wyskakuje minister spraw wewnętrznych, syn prezesa Rady Ministrów. Szefie, co z tym robimy? Była taka sytuacja, czy takiej sytuacji nie było? Nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale proszę zrozumieć, jak funkcjonowała ówczesna prokuratura. Bezpośrednio. No właśnie wiemy, jak funkcjonowała. Bezpośrednio. Nas nie interesuje ocena świadka, tylko fakty nas interesują. A więc mówię o faktach. Świadka, czy była rozmowa na temat rozmów, w których przedmiotem były kontakty z ministrem spraw wewnętrznych, czy przedmiotem rozmów z prokuratorem referentem były rozmowy liczne dotyczące Michała Tuska, rozmowy chociażby pana Marcina P. z panem prezesem spółki lotniczej OLT Jarosławem Frankowskim, gdzie Marcin P. polecił Frankowskiemu znalezienie maili, gdzie była rozmowa na temat podszywania się pod pana Józefa Bąka przez Marcina P. Wielokrotnie przedmiotem rozmów był Michał Tusk. Czy świadkowi cokolwiek na ten temat wiadomo? Nic nie wiadomo. Kiedy świadek dowiedział się o tym, że przedmiotem rozmów był minister spraw wewnętrznych, syn ówczesnego prezesa Rady Ministrów? Wydaje mi się, że nigdy. A świadek wiedział o tym, że pierwszego dnia podsłuchów pan Marcin P. wiedział o tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosuje podsłuch procesowy? Kiedy świadek o tym dowiedział się, że Marcin P. ma pełną świadomość tych państwa działań? Nie pamiętam. A jakiekolwiek działania podjęliście państwo celem weryfikacji, czy macie po prostu przeciek? I jakie działania podjęliście w związku z tym? Skoro świadek twierdzi, że nie pamięta kiedy, ale rozumiem, że ta wiedza dotarła. Ja na ten temat nic nie pamiętam. Widocznie dlatego, że nie miałem z tym wątkiem kontaktu. W tym czasie, jak już mówiłem wcześniej, przebywałem prawdopodobnie na urlopie. On mógł być przerywany, o czym nie pamiętam. A proszę powiedzieć, czy świadek pamięta ten urlop 2012 roku? Ja nie pytam konkretnie miejscowo, gdzie świadek przebywał, tylko czy to było w kraju, czy za granicą. 2012 rok, afera Amber Gold, gdzie świadek wtedy był? Bo jak rozumiem, to niedaleko siedziby prokuratury okręgowej w Gdańsku, żeby 14-19.20 podpisać dokumenty, a 15 w święto państwowe pojawić się w siedzibie prokuratury apelacyjnej w Gdańsku. Nie pamiętam, czy to. Dobrze. Ja nie pamiętam, gdzie. To był miesięczny urlop. Nie pamiętam, czy wyjeżdżałem wówczas. Musiałbym poszperać gdzieś w swoich dokumentach. A świadek nie pamięta, rozumiem. Zdjęcia. Tak, no nie wiem, czy wyjeżdżałem gdzieś dalej. No w tej chwili 12 rok. Mogłem gdzieś wyjechać, mogłem nie. Musiałbym się do tej odpowiedzi przygotować. Ale świadek musiał wrócić jakoś tego 14. No byłem, no oczywiście, jeżeli byłem w 15 w prokuraturze apelacyjnej, no to musiałem być. Mhm. Musiałem być w Gdańsku albo w okolicach. Dobrze, proszę świadka, czy znany jest świadkowi fakt złożenia w dniu 5 lipca 2012 roku do prokuratury okręgowej w Gdańsku przez adwokata Łukasza Daszutę pełnomocnictwa udzielonego przez Marcina P., prezesa spółki Amber Gold, do reprezentowania tej spółki z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? Nie pamiętam. Nie było mi chyba wtedy w pracy. Ale jak to nie było? Świadek kiedy mówił, to był, że który? Na urlop świadek poszedł dopiero 20 lipca. A kiedy to było, bo nie usłyszałem? 5 lipca. 5 lipca. No nie pamiętam tej sytuacji. Znaczy, proszę świadka, wiem, że on był adwokatem, ale kiedy się zgłosił do postępowania? Właśnie to jest bardzo ciekawe. Ta korelacja tych dni jest, bym powiedział, nad wyraz ciekawa w przypadku Amber Gold. Bo to jest kolejna taka magiczna data. 5 lipca. Otóż tego dnia państwo jako prokuratura okręgowa kierujecie, załączacie komplet akt dotyczących sprawy 6 rzymskie DS 40/12 wraz z zarządzeniem z dnia 2 lipca 2012 roku o powierzeniu prowadzenia śledztwa w całości celem przeprowadzenia postępowania delegaturze Gdańskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pod tym podpisuje się pani prokurator Anna Górska. I tego samego dnia, nie wiedzieć z jakiego powodu,
pan mecenas Łukasz Daszuta przysyła pełnomocnictwo, które udzieli mu Marcin P., prezes spółki Amber Gold. Prawda? Nagle się rano obudził i stwierdził, a wyślę do prokuratury okręgowej na wszelki wypadek. Skąd on to wiedział? Czy to nie wzbudziło zainteresowania prokuratury, którą pan kierował, prokuratora referenta, że nagle Amber Gold budzi się i przysyła adwokata, który jest pełnomocnikiem, a państwo jeszcze, najgorsza jest rzecz w tym, że przyjmujecie to pełnomocnictwo zamiast je uchylić. Trzeba było wezwać, jakie w ogóle wtedy trzeba było podjąć działanie, żeby osoba, która jest członkiem rady nadzorczej jednej ze spółek zależnych, osobą, która na późniejszym etapie postępowania, czego jeszcze wówczas państwo mogliście nie wiedzieć, ale robiła fikcyjne szkolenia dla Amber Gold, ale przede wszystkim była członkiem organu spółki. Jak już mi pytanie, bo już się pogubiłem. Dlaczego przyjęliście państwo to pełnomocnictwo? Dlaczego ja tego pełnomocnictwa nie przyjmowałem. Ja nawet nie wiem, kiedy ono wpłynęło. Ale jako prokuratura, która to kierowała. To nie wiem, widocznie mnie nie poinformowano o tym, że on jest jego obrońcą. O tym, że był obrońcą, wiem między innymi z ówczesnych relacji przed komisją. Nie znam mecenasa Daszuty, nie wiem, kto to jest i nie miałem najprawdopodobniej informacji, że on był członkiem zarządu tej firmy. I to nie mogło wzbudzić we mnie żadnych podejrzeń. A świadek miał jakiekolwiek informacje od pani prokurator Górskiej, jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego? Nie pamiętam. Nie pamięta świadek. A czy świadek był informowany przez ABW, że ABW sprzeciwiała się takiej decyzji prokuratury? Pierwsze słyszę. Nie pamiętam, przepraszam. Pierwsze słyszy świadek? Czy wydaje mi się, że ABW ze mną w rozmowie, czy w formie pisemnej na ten temat w ogóle nie dyskutowano? Ale być może było coś, o czego A czy wówczas prokuratura wiedziała o tym, że Marcin P. ze sobą wielokrotnie skazano za przestępstwa związane z obrotem gospodarczym? W dniu 5 lipca 2012 roku. Nie wiem. Jak zdaniem prokuratora okręgowego wówczas, jaka wiedza była w prokuraturze na ten temat? Nie pamiętam. No bo jak to jest możliwe? Osoba skazana wielokrotnie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa związane z obrotem gospodarczym kieruje spółką i jeszcze w imieniu tej spółki udziela pełnomocnictwa mecenasowi Daszucie i prokuratura przyjmuje to, mimo że ma świadomość obowiązywania artykułu 18 kodeksu spółek handlowych. Pierwszy raz o tym słyszę, że taka sytuacja była. I wydaje mi się, że gdyby prokurator miał pełnię wiedzy, jak to wygląda, powinien w jakiś sposób zareagować, tylko nie bardzo wiem w jaki. Ale jak to jest możliwe? Jak się tak wytłumaczy, że prokuratura nie miała wtedy żadnej wiedzy, mimo że z tych dokumentów to wszystko jednoznacznie wychodziło. Wówczas, na dzień 5 lipca, bo o tej dacie mówimy. Jest słynna notatka szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Delegatura Gdańska ABW wie wszystko na temat pana Marcina P. Prokuratura od 2010 roku toczy postępowanie w tej sprawie. Policja w Gdańsku każdego szczebla ma pełną świadomość, że Marcin P. jest wielokrotnie skazaną osobą. A państwo przyjmujecie pełnomocnictwo od prezesa spółki, który tym prezesem nie powinien być, bo artykuł 18 kodeksu spółek handlowych o tym jednoznacznie mówi. No to jest niewytłumaczalne. Proszę wytłumaczyć, jak to jest możliwe. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Widocznie prokurator referent nie miał w tym momencie takiej wiedzy. Jak przyjął to pełnomocnictwo, nie wiem. To jeszcze jedno pytanie mam do świadka. Czy świadek zidentyfikował w latach 2010-2012 lukę prawną polegającą na tym, że przestępcy pełnią funkcję prezesów lub członków zarządów spółek prawa handlowego? Nie identyfikowałem tego. Nigdy nie trafił pan na takie ustalenia w toku prowadzonych postępowań przez podległych panu prokuratorów, że ustalilibyście państwo, że inni przestępcy niż pan Marcin P. pełnią funkcję wbrew zakazowi z kodeksu spółek handlowych. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Czyli pan Marcin P. był pierwszym przestępcą, którego trafiliście. Nie przypominam sobie podobnych sytuacji.
Dziękuję bardzo. Proszę świadka, jeszcze kontynuując wątek pana mecenasa Daszuty, już troszeczkę wybiegamy w przyszłość. W dniu 25 września 2012 roku, czyli już po tymczasowym aresztowaniu Marcina P., co miało miejsce 30 sierpnia 2012 roku, pani prokurator Anna Górska wydała zarządzenie zezwalające obrońcy, czyli panu mecenasowi Łukaszowi Daszucie, na porozumiewanie się z tymczasowo aresztowanym Marcinem P. pod nieobecność innych osób, czyli na przykład funkcjonariuszy służby więziennej, ale czy też również policji, ABW oraz korespondencyjnie. Czy świadkowi znany był ten fakt, a jeśli nie, to czy aprobowałby świadek taką decyzję prokurator Anny Górskiej? Pierwsze, pani prokurator Anna Górska nie podlegała aprobacie i podejmowała samodzielne decyzje jako prokurator referent tej sprawy. Po drugie, takiej informacji chyba nie miałem, bo z tego co pamiętam... Kto aprobatę wydawał dla takich działań? Nie ma aprobaty, nie ma takiego pojęcia aprobata. Aprobatą obejmuje się asesorów jedynie. Świadkowie chętnie pokażę ten dokument. Ale proszę o komentarz na tą drugą część pytania. W międzyczasie świadek niech odpowie, zanim ja znajdę ten. Czy ja miałem kontakt z tą decyzją? Nie, jak świadek to skomentuje. No trudno mi się odnieść do tego, nie znając podłoża, nie znając pełnych informacji. W ręku już mam to zarządzenie o udzieleniu zezwolenia na porozumienie się obrońcy z tymczasowo aresztowanym i o kontroli korespondencji. Gdańsk, dnia 25 września 2012 roku. Anna Górska, prokurator prokuratury rejonowej w Gdańsku, oddelegowana do prokuratury okręgowej w Gdańsku. W sprawie przeciwko Marcin P. podejrzano ją o przestępstwo z artykułu 270, paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 272 kodeksu karnego, w związku z artykułem 11, paragraf 2 kodeksu karnego. Po zapoznaniu się z wnioskiem obrońcy tymczasowo aresztowanego adwokatem Łukasza Daszuty, numer legitymacji tutaj na podstawie artykułu 73 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego oraz artykułu 215 paragraf 1 kodeksu karnego wykonawczego zarządził udzielenie zezwolenia obrońcy na porozumienie się z tymczasowo aresztowanym podczas nieobecności innych osób lub korespondencyjnie. Przecież pan prokurator ma świadomość tego, że prokurator mógł zarządzić kontakt z adwokatem, ale pod obecność chociażby służby więziennej, funkcjonariusza policji, ABW czy samego prokuratora. Tak, mam taką świadomość. I co, pan prokurator aprobuje takie działanie pani prokurator Górskiej? Panem o mecenasem Daszutą, który był członkiem Rady Nadzorczej, jednym z najbliższych współpracowników. Trudno mi to ocenić, natomiast gdybym ja wydawał takie zarządzenie, na pewno było to w obecności funkcjonariusza ABW. A proszę powiedzieć, proszę świadka, dlaczego we wniosku o zastosowanie podsłuchu procesowego skupiliście się państwo tylko na Katarzynie i Marcinie P., a na przykład nie na panu mecenasie Łukaszu Daszucie, na panu Frankowskim, na innych państwie, na panu Pastorze, który był wcześniej pracownikiem pana Mariusza O. Dlaczego tylko na tej dwójce, a nie na pozostałej grupie osób, które stanowiły taką swoistą stawkę Amber Gold, które ciągle się kontaktowały, rozmawiały, a tylko te dwie osoby? Ja podejmowałem taką decyzję. Myślę, że prokurator... A kto podejmował decyzję? Prokurator referent. A pan prokurator nie popierał tego wniosku? Nie wiem, czy brałem udział w ogóle w podejmowaniu tej decyzji, czy konsultowano ją ze mnie. Nie przypominam sobie. Czyli sama pani prokurator Anna Górska taką decyzję samodzielnie podjęła. Więc ja jeszcze raz chciałbym powiedzieć, jak wyglądała u nas w tamtym czasie, być może faktycznie nie najlepiej. To należy do decyzji, czy do oceny komisji. Natomiast ja pełniąc tą funkcję miałem pod sobą niejako wszystkie wydziały prokuratury okręgowej, również działalność prokuratur rejonowych. I praca była podzielona w ten sposób, że sprawami Wydziału 5 i 6 na bieżąco zajmuje się nadzorem naczelnik i zastępca. W wypadkach niezwykle rzadkich, tam gdzie faktycznie wymagane był moja zgoda czy aprobata, jak to pan nazwał, kontaktowano się wówczas ze mną. Myślę, że w tej sprawie nieczęsto
dochodziło do rozmów w takim szerszym gronie na temat materiału dowodowego, jaki w tej sprawie został zgromadzony. A jeżeli tak, to referował mi to albo zastępca, albo naczelnik. Natomiast w jakim zakresie ten referat przyjmowałem, nie pamiętam. A środek pamięta, kiedy z tego urlopu wrócił? No, w kadrach powiedziano mi, że 20 sierpnia. A tak do prokuratury można wejść, będąc na urlopie? Można. Tak? Bez problemu. Czy... A jest to w jakiś sposób odnotowywane? Nie mam pojęcia. Nie, no myślę, że nie. Ja wtedy wszedłem do prokuratury apelacyjnej, jakkolwiek... Nie, no ale, ale ten dokument, który był parafowany przez świadka 14 sierpnia o godzinie 19.20, tak? Nie mam pojęcia, gdzie miało miejsce spotkanie. Ale to co, w kawiarni, pod Trzepakiem? Na pewno nie, na pewno to... Świadek otrzymał... Znaczy musiało to być w prokuraturze. Musiało to być w prokuraturze, bo nie wyobrażam sobie, było to gdzie inne. Natomiast w którym miejscu, czy to było w moim gabinecie, czy w jakimś innym miejscu, nie pamiętam. Ja w ogóle tego sobie nie przypominam. To ciekawe, zdarzenia. Bardzo ciekawe. Może i ciekawe. Dla nas bardzo ciekawe, proszę nas zrozumieć. My jesteśmy do tego powołani, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności. Tak jest, rozumiem. Dziękuję, proszę świadka. Dziękuję bardzo. To teraz przejdę do zadawania kolejnych pytań dotyczących sprawy Amber Gold, a z tym wątkiem wiąże się sprawa związana z szeregiem informacji pozyskiwanych operacyjnie przez funkcjonariuszy ABW odnośnie korupcji w gdańskim sądownictwie i podejrzeniu również co do konkretnych prokuratorów. I panie prokuratorze, czy ma pan wiedzę, aby w okresie kierowania przez pana prokuraturą okręgową w Gdańsku jeden z prokuratorów tej jednostki miał otrzymać samochód za pozytywne załatwienie sprawy karnej dotyczącej wyłudzenia 800 tysięcy złotych kredytu? Nie, pierwszy raz słyszę. Pierwszy raz pan słyszy taką informację. A czy były prowadzone postępowania wobec prokuratorów z prokuratury okręgowej w Gdańsku w tym okresie, kiedy pełnił pan funkcję prokuratora okręgowego w Gdańsku odnośnie korupcji? Na podstawie jakich dokumentów? Bo jeżeli to jest notatka z czynności operacyjnych, ona na pewno była oklauzulowana i ja do niej dostępu nie miałem. A w którym roku to było? W 2012 roku. Na pewno nie. A od kiedy pełnił pan funkcję prokuratora prokuratury okręgowej? Od 2008 roku. Od 2008 roku. Czy od 2008 roku do 2014 roku były zarzuty wobec prokuratorów z prokuratury okręgowej, którzy mieliby dopuścić się przestępstwa polegającego na przyjmowaniu korzyści majątkowych z tytułu załatwiania konkretnych czynności i działań? Zarzutów w sensie prawnym na pewno nie było, bo bym coś o tym wiedział. Nie było wobec ani jednego prokuratora. Zarzutów. Na pewno takiego postępowania nie prowadziłaby prokuratura okręgowa w Gdańsku, więc jeżeli były jakieś postępowania, to są one mi nieznane. Czy znany jest panu przypadek, aby jeden z prokuratorów prokuratury okręgowej miał otrzymać samochód za umorzenie sprawy karnej? Nic na ten temat nie wiem. Nic pan na ten temat nie wie, tak? A czy prokuratura apelacyjna prowadziła kiedyś wobec skierowanej przez pana prokuratury okręgowej w Gdańsku czynności wyjaśniające związane z przypadkami przyjmowania samochodów przez prokuratorów w zamian za określone decyzje? Nic na ten temat nie wiem. Nie ma pan takiej wiedzy, tak? Nie mam. I pan mówi całą prawdę, którą czy z punktu widzenia zeznawać przed komisją śledczą. Z punktu widzenia postępowania, jeżeli takie się toczyło, wyjaśniające, to na pewno nikt by mnie w to nie wtajemniczył. Ale pan jako szef prokuratury gdańskiej, pytam o to, czy w związku również ze sprawą Amber Gold, czy takie informacje pan weryfikował, czy pan takie informacje pozyskiwał, nie miałem, które miałyby informacji świadczyć o tym, że na etapie działań ze strony prokuratury na przykład opieszałość nie byłaby przypadkowa, a za tym miałaby iść kwestia uzyskiwania korzyści majątkowych? Pierwszy raz o tym dowiedziałem się właśnie od pana, o takiej notatce. No, o notatce to jeszcze o szczegółach będziemy rozmawiać. Ja pytam pana o to, czy nic miał nie pan wiedziałem takie na ten temat. Gdybym się dowiedział, na pewno wdrożyłbym jakieś postępowanie. Zeznając przed komisją śledczą w 2016 roku, przyznał pan, że otrzymał pan z prokuratury apelacyjnej pożyczkę na poprawę warunków mieszkaniowych
I zeznał pan również, że o tą pożyczkę pytał pana prokurator generalny, pan Andrzej Seremet. Tak. Miał pytać pana również pan prokurator Seremet o drogie mieszkanie w centrum Gdańska na osiedlu VIP-ów. I zeznał pan, że zrezygnował pan po tym z funkcji prokuratora okręgowego. Czy potwierdza pan te zeznania? Czy nie, potwierdza pan. Częściowo potwierdzam. No proszę powiedzieć, jaka była prawda. Prawda była taka, że wystąpiłem o pożyczkę i taką pożyczkę otrzymałem. A jeśli chodzi o mój wniosek o odwołanie mnie z funkcji prokuratora okręgowego, złożyłem ją w trakcie wizyty w prokuraturze generalnej, to było jeszcze na ulicy Barskiej, przy omawianiu sprawy Amber Gold. Wówczas pan prokurator, byłem na tym spotkaniu, na pewno był prokurator apelacyjny ze mną i byli trzej prokuratorzy referenci. Chyba tak, chyba wszyscy trzej byli. Wówczas oni po omówieniu sprawy zdecydowali, że sprawa pozostaje w prokuraturze okręgowej w Gdańsku. Więc ja z uwagi na sytuację moją, szczególnie moją, ale również prokuratury, dla dobra postępowania oświadczyłem, że rezygnuję w takiej sytuacji z funkcji prokuratora okręgowego, albowiem nie wydaje mi się, żebyśmy mogli w tej sytuacji medialnej poprowadzić sprawnie to postępowanie. Wówczas prokurator generalny zgodził się na to, że sprawa trafi do innej jednostki, nie przyjmując mojej rezygnacji. Czy w momencie, kiedy sprawą Amber Gold zajmowała się prokuratura okręgowa w Gdańsku? Odnieść do tego, panie prokuratorze, pan prokurator już to mówił, natomiast ja też to mówiłam, ale przypomnę, że to, co pan mówi, nie znajduje odzwierciedlenia w dokumentach, bowiem z tego spotkania jest zrobiona notatka i chcę panu powiedzieć, że na tym spotkaniu to, czego państwo żeście się domagali, to domagaliście się tylko, aby wzmocniono wam zespół i jakby zasilono was konkretnymi dodatkowymi etatami. Natomiast nie ma ani słowa o tym, że państwo chcecie złożyć wniosek o rezygnację. Natomiast ta notatka kończy się konkluzją, iż sprawa jest przez państwa prowadzona bez koncepcji, brak przesłuchania pracowników zarządu, rady nadzorczej, za wolno jest zgromadzony materiał dowodowy i następnego dnia prokurator generalny podejmuje decyzję o przeniesieniu sprawy. Więc ta wersja, która zostaje podana przez państwa później, że to inicjatywa wyszła z prokuratury okręgowej w Gdańsku czy też apelacyjnej, nie znajduje odzwierciedlenia w tym materiale, bo trudno, żebyście państwo 4 października, będąc na spotkaniu, wnioskowali o wzmocnienie kolejnej osoby, asystenta do prowadzenia czynności o mniejszym znaczeniu i tak dalej, i tak dalej, i mówili, że jednocześnie złożyliście wniosek o wyłączenie prokuratury w Gdańsku. To po prostu jakby, no, bym powiedziała, pozostaje w sprzeczności. No ja inaczej pamiętam przebieg tego zdarzenia. Proszę? Ja inaczej pamiętam przebieg tego zdarzenia. Pan może inaczej pamiętać, a ja... zamiast pamięci mam notatkę urzędową podpisaną przez prokuratury apelacyjnej, delegowanego do prokuratury generalnej ówczesnej. A mianowicie kogo? Proszę? A kto to był? Pani Malczewska. No z tego, co pamiętam, to pani prokurator Malczewski nie był na tym spotkaniu, ale mogę się mylić. Nie zapamiętałem tego, ale wydaje mi się, że nie było. Przepraszam, Malczewska, czy by Barbara Malczewska, profesor Michal, już. Taki jest wniosek, taka jest notatka urzędowa przez nią sporządzona, panie prokuratorze. My po wyjściu z gabinetu prokuratora generalnego usiedliśmy w jednym z pokoi, nie pamiętam, udostępnionych nam, i napisaliśmy wniosek o wyłączenie. To proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego protokołując przebieg spotkania, pani prokurator w żaden sposób nie wspomina o tym, że jest rozmowa o tym, że państwo chcielibyście dla dobra śledztwa to przenieść, wręcz przeciwnie, zamiast tego wnioskujecie o wzmocnienie? Nie wiem. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. To chciałbym zapytać pana prokuratora, czy w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie Amber Gold badaliście również państwo jako prokuratura wątek ewentualnej korupcji odnośnie sądów, prokuratorów, urzędników miasta Gdańska? Sądów. Jeśli chodzi o urzędnika miasta Gdańska, to było takie zagadnienie poruszane.
Nie pamiętam, kto to zapoczątkował, czy pan P, czy wynikało to z dokumentów, chodziło o chęć nabycia przez firmę Amber Gold takiego miejsca w Gdańsku przy ulicy Rajskiej, w której no, od wielu, wielu lat nic się nie działo. I wiem, że taki wątek co do nabycia, chyba pan podejrzany ówczesny w swoich wyjaśnieniach złożył, ale nie jestem tego pewien, że wiązało się to z koniecznością wręczenia łapówki jednemu z urzędników, chyba nawet wiceprezydenta, albo jednemu z urzędników. A w jakim celu miała być ta łapówka wręczona? A nie pamiętam tego. Nie pamięta pan. A jakie wątki dotyczące korupcji jako tło afery Amber Gold badała prokuratura okręgowa w Gdańsku? Wydaje mi się, że żadnych innych. Żadnego? No nie pamiętam. No nie pamięta pan, tak? A jeśli chodzi o kwestię związaną z działaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Gdańska, to chciałbym poinformować pana, że w aktach sprawy operacyjnej prowadzonej przez ABW znajduje się częściowo odtajniona notatka, z której wynika, że jeden z prokuratorów gdańskich miał po zaniżonej cenie około 400 tysięcy złotych nabyć od dewelopera mieszkanie warte na rynku 800 tysięcy złotych. Różnica miała być tak zwanym dodatkowym gratisem przekazanym prokuratorowi przez dewelopera. Środki własne na zakup miały pochodzić w kwocie 200 tysięcy złotych ze środków prokuratury przyznanych na pomoc mieszkaniową. Czy świadek ma wiedzę, którego z prokuratorów z prokuratury gdańskiej dotyczy ta informacja? Ja takiej informacji nigdy nie miałem przed sobą, ale też przypuszczam, że to chodzi o mnie. Chodzi o pana. Znaczy, jeżeli pan mówi, panie pośle, ja nie że mówię o nazwiskach, chodziło ja tutaj o pożyczkę pytanie z prokuratury, a resztę miał. Ale to pan zakupił jakieś mieszkanie? Ja w tym czasie kupiłem mieszkanie i bardzo, bardzo dużo artykułów ukazało się w tamtym czasie w naszej trójmiejskich gazetach, że ja dostałem niesłusznie, czy wbrew zasadom, tą pożyczkę z prokuratury na poprawę sytuacji mieszkaniowej. I pisano właśnie, że w dzielnicy takiej Lipowskiej, jak to pan nazwał, co jest absolutnie zaprzeczeniem tego faktycznego miejsca, gdzie ja to mieszkanie mam. No i oczywiście te kwoty, o których pan mówi, są zupełnie inne. No i jeżeli to dotyczy mojej osoby. Ale ja nie wiem, czy dotyczy pana osoby. Ja pytam pana, czy pan jako szef prokuratury gdańskiej miał informację na temat tego, że nie, na przykład jeden z prokuratorów, którzy pracowali w prokuraturze okręgowej w Gdańsku, mieli nabyć na przykład mieszkanie z dużym upustem od dewelopera. Nie. Natomiast z tej, nie miał pan takich po tym informacji. Jak pan odczytał, to wydawało się, że to pasuje do mojej sytuacji, która była znana. Ja odczytałem fragment odtajnionej notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której znajdowały się sygnały pozyskiwane operacyjnie przez funkcjonariuszy. Nigdy nie miałem do czynienia z taką notatką. A czy ma świadek informacje, dlaczego te informacje na temat przypadków ewentualnej korupcji w prokuraturze gdańskiej znalazły się w sprawie operacyjnej dotyczącej Amber Gold? Jeszcze raz powtarzam, nie miałem żadnej wiedzy o czynnościach operacyjnych prowadzonych przez ABW w tej sprawie. W związku z czym nie mogłem mieć takiej informacji. A nikt mi jej nie przekazywał, bo bym to myślę, że to bym zapamiętał. No pewnie by zapamiętał świadek, ale mam pytanie takie, czy pan jako szef prokuratury, czyli prokurator prokuratury okręgowej w sprawie Amber Gold, w momencie kiedy prowadzone było śledztwo pod nadzorem prokuratury okręgowej, również w rozmowie na przykład z panią prokurator, referent prokurator Górską, wskazywał, że należy również zweryfikować, czy ten szereg zbiegów okoliczności, jak tłumaczą niektórzy świadkowie, a w ocenie wielu jest to naiwne podejście, nie było oparte o korupcję w sprawie Amber Gold. Te szczegóły, o których teraz się dowiaduję, wiem od pana. Nigdy wcześniej takie informacje do mnie nie wpływały. Czy ja rozmawiałem na ten temat z prokuratorą Górską? Sądzę, że nie. Wydaje mi się, że nie, bo myślę, że coś takiego bym zapamiętał.
To ja od razu jeszcze dodam od siebie, ponieważ pamiętam, że we wrześniu, ale również i w październiku, ale szczególnie może we wrześniu 2012 roku, był szereg publikacji prasowych, w których pojawiały się informacje od osób z organów ścigania, jako anonimowi informatorzy, dziennikarzy, którzy wskazywali, że pojawił się wątek korupcji, który będzie badany jako jeden z poważnych nowych wątków w sprawie Amber Gold. Świadek nie odnotował takich materiałów, takich informacji prasowych na ten temat. Tak? Nie. A czy według wiedzy świadka w sprawie Amber Gold występowała korupcja? Według mojej wiedzy nie występowała. Nie występowała. Na jakiej podstawie świadek to mówi? Bo nic nie wiem na ten temat. Nic świadek nie wie na ten temat, tak? To jeszcze jedna informacja. 21 listopada 2012 roku gdańska delegatura ABW informowała delegaturę stołeczną o powziętych informacjach na temat nieprawidłowości w Trójmiejskim Wymiarze Sprawiedliwości, w tym w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Szyfrofaks również znajduje się w aktach sprawy i w tej części został odtajniony. Czy miał pan wiedzę o tym, że dochodziło do nieprawidłowości w podległej panu prokuraturze? Nie miałem takich informacji. Jeżeli takie informacje do mnie dochodziły, reagowałem natychmiast zawsze. A takie informacje dosyć często pojawiały się. Czy to w formie donosów pisanych bezpośrednio do prokuratury, czy też wynikających z protokołów przesłuchań innych świadków. Ale nie dotyczyło to Amber Gold. To idźmy dalej. Jakie relacje łączą i łączyły pana z panem Jerzym Stankiewiczem, byłym szefem delegatury gdańskiej CBA? Zawodowe. Nigdy nie utrzymywaliśmy kontaktów towarzyskich. Natomiast w tej chwili raz, dwa razy w roku spotykamy się na kawę. Czyli rozumiem, że teraz panowie jesteście w relacjach takich osobistych, a wtedy, kiedy doszło do afery Amber Gold, to rozumiem, że wtedy były to jedynie służbowe. Relacje służbowe, tak? Tak, on przestał pełnić funkcję. Raz na jakiś czas spotykamy się, wypić kawę i, no i tak powspominać sobie. No i tak powspominać na przykład sprawę Amber Gold. A nie, sprawę tak? Amber Gold nie. Raczej nie. Sukcesy, które mieliśmy. Sukcesy. A sprawa Amber Gold to rozumiem porażka. No ja akurat, prokuratura gdańska nie prowadziła postępowania z CBA, więc trudno powiedzieć, czy to na tej płaszczyźnie to była porażka. A czy według wiedzy świadka gdańska delegatura CBA w okresie 2010-2012 prowadziła wobec prokuratorów z prokuratury okręgowej w Gdańsku czynności dotyczące czynności lub postępowania? Prokuratury okręgowej? Tak. Nie przypominam sobie. Na pewno prokuratury rejonowej. Prokuratury rejonowej. Jednej z prokuratur rejonowych. I wtedy rozmawiał pan z panem Jerzym Stankiewiczem? Tak. Tak? Ale chodziło o korupcję, tak? Chodzi o korupcję. Tak, tak. Zdiagnozowaliśmy przypuszczenie, że może w jednej z prokuratur rejonowych dochodzi do takich sytuacji i przeprowadziliśmy postępowanie. A czy ma świadek wiedzę na temat tego, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Gdańsku prowadziła jakiekolwiek czynności badające, czy tłem afery Amber Gold była korupcja? Nic na ten temat nie wiem. Nie wie pan. Nawet dzisiaj pan tego nie wie, tak? Nie wiem. No dzisiaj nie wiem. Nie wiem. No dzisiaj nie wie pan. A czy ma pan wiedzę o prowadzeniu przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie postępowania dotyczącego ewentualnych przypadków korupcji w kierowanej Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku? Prokuratura w Szczecinie prowadziła śledztwo, w którym z zawiadomienia dewelopera, sprzedającego samochody, w którym ja miałem otrzymać samochód, chyba nie płacąc za niego. A czy takie zdarzenie miało miejsce? No nie, no postępowanie zostało zakończone po roku, po dobrym roku postępowanie zostało umorzone. I rozumiem, że więcej świadek nie miał informacji dotyczących podległych panu prokuratorów, no. Którzy mogliby przyjmować na przykład za przysłowiową złotówkę samochody albo z bardzo dużym rabatem. Pierwsze słyszę świadek. To jeszcze chciałbym przejść do pana zastępcy, pana Ryszarda Paszkiewicza, który zeznawał ostatnio przed komisją śledczą. Czy pan oglądał, zapoznawał się z tym zeznaniem? Oglądałem jakieś 10-15 minut końcowych, jak wróciłem z pracy,
A nie rozmawiałem z prokuratorem. Nie rozmawiał pan z prokuratorem Paszkiewiczem. A jak oceniał pan zaangażowanie i wkład pana zastępcy, pana Ryszarda Paszkiewicza w wyjaśnienie afery Amber Gold? Czy ja miałem do prokuratora Paszkiewicza bardzo duże zaufanie. Prokurator Paszkiewicz był prokuratorem, który tworzył wczesne jeszcze PZ-y. Cały czas funkcjonował w tych wydziałach, które zajmowały się i korupcją, i przestępstwami gospodarczymi, i wywiązywał się, według mojej oceny i też oceny moich kolegów, bardzo dobrze. Dlatego też w chwili, kiedy obejmowałem stanowisko, on pełnił dalej funkcję zastępcy prokuratora okręgowego. Czyli działania i... On był wcześniej, on był od lat zastępcą prokuratora okręgowego. No tak, mamy taką informację, ale rozumiem, że pan oceniał bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Ocena pracy pana prokuratora Paszkiewicza w sprawie Amber Gold. Znaczy, panie pośle, czy w sprawie, a myślę, że w ale ja każdej, pytam o sprawę Amber Gold. W każdej sprawie wykazywał dużo energii i chęci do prowadzenia postępowań. I myślę, że w sprawie Amber Gold również. Tylko jak przypominam sobie pana zeznania z końca 2016 roku, to odpowiadając również na moje pytanie, powiedział pan, że ma pan poczucie winy, jeśli chodzi o brak odpowiednich działań ze strony prokuratury okręgowej w Gdańsku w sprawie Amber Gold, ale rozumiem, że nie dotyczyło to pana zastępcy, pana Paszkiewicza. Nie dotyczyło to Ryszarda Paszkiewicza, dotyczyło to przede wszystkim tego czasokresu, w którym sprawa leżała między prokuraturą okręgową a prokuraturą rejonową. Pani przewodnicząca mówiła o 4 miesiącach i pewnie o ten okres chodzi. Czy prokurator pan Ryszard Paszkiewicz miał wpływ na decyzje podejmowane przez prokuraturę okręgową w Gdańsku w sprawie związanej ze śledztwem odnośnie Amber Gold? Wpływu z pozycji przełożonego nie miał nikt nad prokuratorem referentem. Czyli pani prokurator Górska miała pełną swobodę działania? Pełną swobodę działania. Oczywiście konsultowała, tak przypuszczam. Konsultowała i brała pod uwagę, jak rozumiem, tak czy nie? Nie mam pojęcia. Nie brała pod uwagę, to proszę powiedzieć choć jedną taką czynność, że nie zgadzała się pani prokurator Górska z panem lub z panem Paszkiewiczem, a mimo to dokonywała na przykład przesłuchania. Nic mi o takiej sytuacji nie wiadomo. No mi też nie wiadomo, więc jakby dlatego o tym mówię. Ale chodzi o to, że ani ja, ani zastępca prokuratora, ani naczelnik nie miał nie miał wpływu na podejmowane decyzje przez prokuratora referenta. To leżało w wyłącznej gestii prokuratora referenta. A czy on przyszedł porozmawiać na temat tej sprawy, zapytać, poradzić się, to zależało tylko od prokuratora referenta. Czy ma pan wiedzę na temat tego, czy prokurator Ryszard Paszkiewicz polecał Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejmowanie lub zaniechanie jakichkolwiek czynności operacyjnych w sprawie Amber Gold? No, nie mam w tym temacie żadnej wiedzy i nie wydaje mi się w ogóle możliwe coś takiego, żeby zastrzegać czynności operacyjne, które prowadzi Agencja Bezpieczeństwa. Oni nie są związani w żaden sposób naszym stanowiskiem. A czy słyszał pan zeznania co najmniej dwóch świadków z delegatury gdańskiej ABW, którzy wskazywali, mogę zacytować dokładnie ten fragment, nie słyszałem, że prokuratura nie życzyła sobie, żeby zajmowano się innymi wątkami niż wątek główny sprawy Amber Gold, który miał zmierzać tylko i wyłącznie do postawienia zarzutów panu Marcinowi P. Ja tego przesłuchania nie słyszałem, czytałem tylko później jakieś zajawki w wiadomościach. Natomiast... To ja może, jak świadek pozwoli, zacytuję tylko ten fragment bardzo ważnych zeznań. Dostałem wprost polecenie, że prokuratura sobie nie życzy, żeby w tym zakresie prowadzić jakiekolwiek czynności operacyjne. I zostało mi powiedziane, że jeżeli będziemy tym się zajmować, to dostaniemy zarzuty za utrudnianie śledztwa. No nie mam pojęcia, dlaczego tak napisał to agent. Zeznał przed komisją śledczą, wskazał, i to nie jeden agent, ale agenci. Ale wskazał też prokuratora, który zabronił? Wskazał osoby z kierownictwa delegatury gdańskiej ABW, które miały wskazywać na prokuraturę, że prokuratura sobie nie życzy. Z im przełożonym? Tak. No to no. A ja pytam świadka, ponieważ świadek nie pracował w ABW, tylko w prokuraturze okręgowej i był szefem tej prokuratury, czy miał jakiekolwiek informacje,
że któryś z prokuratorów z prokuratury okręgowej w Gdańsku nie życzył sobie prowadzenia czynności przez ABW w danym zakresie. Nie mam takiej wiedzy. Nie ma świadectwa. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie prokuratorze, proszę powiedzieć, kto koordynował sprawy, które były w Amber Gold lub wychodziły z Amber Gold. Mam na myśli to, co będzie przedmiotem analizy, co będzie wyłączone do odrębnego postępowania. Tak, na poziomie, bo ja rozumiem, tu wspominaliście państwo nazwisko Bożyszkowski. Prokurator Bożyszkowski jest naczelnikiem Wydziału Piątego i nie bardzo wiem, jaki mógł mieć kontakt ze sprawą, którą prowadził Wydział Gospodarczy. Natomiast koordynacja między tymi wydziałami leżała w gestii prokuratora Paszkiewicza. Ja pytam o to, kto podejmował decyzję, że w sprawie pojawiają się wątki, na przykład wątek korupcji w Gdańsku, wątek Michała Tuska, wątek OLT, wątek urzędów skarbowych. Czy będzie to przedmiotem prowadzonego odrębnego postępowania lub będzie to prowadzone w ramach tej głównej sprawy? Kto taką decyzję podejmował w prokuraturze? Ja nie przypominam sobie, czy ja podejmowałem takie decyzje, ale wydaje mi się, że rozszczepianie spraw, to znaczy przepisywanie wątków na inne numery, leżały w gestii prokuratora Paszkiewicza. Być może brałem w tym Proszę udział. Powiedzieć, czy w tym zakresie konsultował pan każdą z tych decyzji z prokuratorem apelacyjnym? Nie pamiętam. Czy w tym zakresie był kontakt i konsultacja z prokuratorem generalnym, a jeżeli tak, to z którą osobą? Naszym nadzorcą ówczesnym była prokurator chyba Malczewska, ale nie jestem o tym dokładnie przekonany. Ja z prokuratorem generalnym, o ile dobrze pamiętam, to w tej sprawie spotkałem się raz, właśnie wtedy, kiedy przyjmowano śledztwo. Wiem, że chyba wcześniej ktoś była jakaś, wiem, że prokurator Paszkiewicz chyba pojechał, nie wiem z kim, na spotkanie z prokuratorem generalnym i w tym zakresie mogli wówczas informować o przebiegu postępowania. Prokurator apelacyjny dosyć często prosił o referowanie o czynności, jakie są podejmowane, być może również, czy były podejmowane czynności w sprawach, które pojawiały się tak jakby z boku, które były rozszczepiane i później wpisywane na inny numer. Ale tego dokładnie nie pamiętam. Panie prokuratorze, to pytanie jest takie, kto powinien, z kim i kto powinien uzgadniać, co będzie przedmiotem postępowania, a co będzie wyłączone i prowadzone ewentualnie przez inną jednostkę. Tego typu sprawy powinny być konsultowane i załatwiane z zastępcą prokuratora okręgowego, z panem Paszkiewiczem. Czyli być może, że prokurator Paszkiewicz informował mnie o to, być może pytał, nie pamiętam. Kto referował prokuratorowi Tomaszewskiemu przebieg spraw? Słucham? Kto relacjonował prokuratorowi Tomaszewskiemu? A prokurator Tomaszewski często skracał drogę do informacji i albo sam osobiście, ja nie pamiętam czy w tej sprawie, ale dosyć często omijał mnie jako osobę, która no, powinna brać udział według mojej oceny. W takich spotkaniach spotykał się sam. Czy było to sam z prokuratorem referentem, być może z prokuratorem Paszkiewiczem, wiedząc, że jego wiedza jest szersza niż ta, którą ja wówczas dysponowałem. Panie prokuratorze, a proszę powiedzieć w takim razie, w punkcie śledztwa był taki punkt, iż należy sprawdzić, czy pieniądze przelane na OLT miały umocowanie w umowach. No i generalnie jakby, czy rzeczywiście były to realne transakcje. Ja czy z panem został śledztwa się nie zapoznawałem. Z panem śledztwa. A kto powinien w takim razie, jeżeli zostało to niezrealizowane, kto powinien podjąć decyzję, co z takim wątkiem się robi? No ta osoba, która uzyskała taką informację. Czyli referent, czy referent przychodził do uzgodnienia z panem, czy podejmował Bardzo rzadko, ale przychodzi, na pewno przychodzi. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze jesteśmy przy tej decyzji odnośnie wyłączenia niektórych wątków. To kto podjął taką decyzję, że delegatura gdańska ABW ma się nie zajmować wątkiem lotniczym? A w ogóle o tym wątku lotniczym? Wątkiem lotniczym. Ma się zajmować wątkiem firmy Amber Gold, ale już nie informacjami odnośnie LT Express. Znaczy,
A taka decyzja zapada w prokuraturze okręgowej? Pytam o to, jak wyglądała ta współpraca między prokuraturą a delegaturą gdańską, której powierzono w całości prowadzenie śledztwa, o czym myślę, że pan prokurator bardzo dobrze wie. No na pewno było powierzone śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tylko nie pamiętam w jakim zakresie, czy dotyczyło to tylko wątku Amber Gold, czy też OLTE. To wróćmy jeszcze do osoby pana prokuratora Ryszarda Paszkiewicza, który zeznawał niedawno przed Komisją Śledczą. I pan prokurator Paszkiewicz, pana zastępca, zeznał, że opłacało się chwilę zaczekać, żeby Amber Gold upadł i dopiero wtedy postawić zarzuty. Procesowo się opłacało. Czy pan zgadzał się z tą wypowiedzią pana prokuratora Paszkiewicza? Tą wypowiedź słyszałem, bo w końcówce przesłuchania akurat to było. Z tego co pamiętam, to prokurator Paszkiewicz określił, że to z dzisiejszego punktu widzenia. No ale widzimy, że prokuratura czekała na to, że najpierw Amber Gold, pan Marcin P. 13 sierpnia ogłosił upadłość, a dopiero później postawiono zarzuty panu Marcinowi P. i dopiero później, po decyzji o upadłości, dokonano realizacji w postaci między innymi przeszukania. Dla mnie zasadnicze znaczenie były informacje, które uzyskaliśmy z banków o aktualnym stanie i o stanie kont grupy Amber Gold i też prywatnych. I na podstawie tego wysnuliśmy wniosek, już graniczący prawie z pewnością, że to jest piramida finansowa. Kiedy to było? To było mniej więcej, moim zdaniem, to było wtedy, kiedy postawiliśmy zarzuty, gdzieś w tym okresie. Panie prokuratorze, jest po pierwsze kwestia tej filozofii, którą określił pan prokurator Paszkiewicz, że opłacało się poczekać, Amber Gold upadło i dopiero wtedy postawić zarzuty. Czy pan się zgadza z takim podejściem pana prawej ręki, pana Ryszarda Paszkiewicza? Jeszcze raz powtarzam, że z ust Paszkiewicza, prokuratora Paszkiewicza padło sformułowanie, że w dzisiejszej ocenie, czyli patrząc jakby retrospektywnie wstecz, czy wówczas miał takie podejście do tej sprawy, nie wiem, bo on się na ten temat nie wypowiedział. Ale czy pan podziela takie stanowisko pana prokuratora Paszkiewicza? Czy pan też dzisiaj by powiedział Polakom, że dobrze się stało, że opłacało się poczekać ze strony prokuratury? Musiałbym z prokuratorem Paszkiewiczem omówić to zagadnienie bliżej, żeby się sprecyzować, dlaczego sformułował takie stanowisko. Nie rozmawiałem z nim na ten temat, nie rozmawiałem z prokuratorem Paszkiewiczem od dawna i trudno mi się wypowiedzieć za to, co on powiedział. Ale czy pan prokurator Paszkiewicz dzielił się z panem taką filozofią działania prokuratury, że najlepiej w tej sprawie najpierw zaczekać, firma Amber Gold upadnie, ja dopiero, a później to się z punktu widzenia prokuratury będzie opłacało. Może z punktu widzenia tysięcy Polaków nie, ale z punktu widzenia prokuratury, że było. A pan podziela takie stanowisko? Nie podzielam. Nie podziela pan takiego stanowiska. To jeszcze mnie najistotniejsze było to, czy on ma pieniądze na to, żeby spłacić ludzi. Bo jeżeli nie ma tych pieniędzy, to wtedy jest to oczywiste, że jest to piramida, ale dopiero wtedy jest to oczywiste. To czy w lipcu i sierpniu 2012 roku miał pan wątpliwość, że firma Amber Gold nie działa jako piramida finansowa i nie prowadzi działalności parabankowej? Od początku przypuszczałem, że tak jest, natomiast nie mieliśmy na to żadnych dowodów potwierdzających w sposób zasadniczy, że tu mamy do czynienia z przestępstwem z artykułu 286. Tygodni uzyskaliście te dowody? Nie usłyszałem. A jak przez okres 2 tygodni uzyskaliście państwo te dowody? W momencie, kiedy postawiliśmy zarzut podejrzanemu, wówczas ściągaliśmy informacje i na bieżąco je przetwarzała pani analityk. Z tego co pamiętam, bo być może wtedy w tym okresie bardzo blisko siebie prowadziliśmy jeszcze drugie postępowanie pod hasłem Skarbiec i niektóre z tych wątków mogą mi się mylić, ale pamiętam spotkanie z analitykiem, z panią Bublewicz, która przedstawiała nam wykresy, z których wynikało, że tych pieniędzy nie ma w tej chwili, że te pieniądze chyba zostały w większej części zaangażowane właśnie w OLT, bo tam szły olbrzymie przelewy. A to dopiero, nie pamiętam w którym momencie tą wiedzą dysponowałem, ale myślę, że w okresie, kiedy postawiliśmy zarzuty. Ale to ja mogę jeszcze dodać tutaj, panie prokuratorze, ponieważ zeznający przed komisją pan Adam Gruszka, były szef delegatury gdańskiej ABW, powiedział, że w zebranym materiale dowodowym przez ABW
Państwo również dysponowaliście wiedzą o przelewach z GIF-u, dysponowaliście zawiadomieniem z BGŻ-u. Dodatkowo mieliście Państwo ustalenia, że Amber Gold nie kupowało wystarczającej ilości metali szlachetnych jako pokrycie w złocie tych środków, które wpłacali klienci Amber Gold. I ten materiał został Państwu do prokuratury przekazany przez ABW. I moje pytanie jest następujące. Czy pod koniec lipca 2012 roku miał Pan wątpliwość, że firma Amber Gold działa, prowadząc działalność prabankową? Panie pośle, ja przede wszystkim musiałbym ustalić pierw, kiedy myśmy postawili pierwszy zarzut, a kiedy drugi, bo tego nie pamiętam. I dopiero mógłbym się wtedy na płaszczyźnie czasu w jakiś sposób ustosunkować do tego. Pamiętam jedynie, że ten zarzut z 271 i być może jakichś obocznych postawiliśmy w zasadzie tylko po to, żeby dokonać ustaleń w bankach, jak on był w charakterze podejrzanego, bo tylko wówczas mogliśmy takie informacje ściągnąć. Tylko do momentu zakończenia działalności firmy Amber Gold przez pana Marcina P., pan Marcin P. nie dostał żadnego zarzutu. Tak. Tak wyglądają fakty. Nie pamiętam, ale pan nie pamięta, ja panu przypominam. Tak wyglądało, że ta filozofia działania, o którą przedstawił przed komisją pan prokurator Paszkiewicz, ona się potwierdziła. Państwo tak czekaliście z realizacją, że doprowadziło to, najpierw pan Marcin P. ogłosił upadłość, a dopiero później otrzymał zarzuty i dokonano przeszukania. Czy na spotkaniach z funkcjonariuszami ABW prokuratura przesuwała termin pierwszej realizacji? My decydowaliśmy, kiedy będzie pierwsza realizacja. I skąd przesunięcia terminu? Wydłużanie terminu wtedy, kiedy... Wynikało to najprawdopodobniej z materiału dowodowego, którym teraz nie dysponuję. Musiałbym przeanalizować materiał dowodowy, aby dokładnie skonkretyzować, kiedy te materiały już były. Jeżeli pan Gruszka przedstawia to w ten sposób, to jego zdaniem takie możliwości były. Moim zdaniem, jeżeli myśmy nie podejmowali zatrzymania i postawienia zarzutów, to takich nie było wówczas. To jeszcze jedno pytanie. Czy podczas spotkania z szefem delegatury gdańskiej ABW, panem Adamem Gruszką, odmówił pan wnioskowania o zabezpieczenie komputera pana Michała Tuska? Pan Adam Gruszka relacjonował przed komisją, że pan prokurator Dariusz Różycki miał zapytać, czy pan żartuje? On wniosek taki złożył? Rozmawiał z panem, tak. Ach, rozmawiał. A pan odpowiedział, czy pan żartuje? Nie przypominam sobie takiej rozmowy. Ja rozumiem, że to trudne jakby w tym momencie, żeby sobie przypomnieć. Ale to poważnie było, czy żarty? Znaczy wie pan co, a pan teraz poważnie zeznaje pod przysięgą, czy pan nie żartuje? Nie pamiętam takiej rozmowy, nawet nie wyobrażam Proszę sobie, pana, żeby... jakie czynności były omawiane z dyrektorem Gruszką odnośnie Michała Tuska? Nie przypominam sobie, ja nawet nie wiem kiedy... Ja rozmawiałem z dyrektorem Gruszką. Na pewno rozmawiałem w maju. Nie przypominam sobie innych rozmów do czasu spotkania, to było 15 bodajże, do czasu spotkania z dyrektorem Gruszką u prokuratora Tomaszewskiego. Jeżeli takie były, to ich nie pamiętam. Czy pan dyrektor Gruszka mówił panu, iż jest konieczność przesłuchania Michała Tuska w tej sprawie, zabezpieczenia jego ewentualnie komputera? I czy zadał panu pytanie, czy w tym zakresie będzie prowadzone jakieś odrębne postępowanie, czy będzie to robione w ramach sprawy głównej? Nie pamiętam. Ja muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dla mnie, wie pan, bardzo fascynujące. Jak wszyscy państwo, którzy tutaj stajecie, na jakiekolwiek pytanie o Michała Tuska, każdy z państwa nie pamięta. Wie pan, ja panu powiem tak, no może pan tak powiedzieć, oczywiście to jest najwygodniejsza forma, zwłaszcza dla prawnika, który zna przepisy. Natomiast sam pan wie, jaka jest wiarygodność tej odpowiedzi i pana i wszystkich pozostałych. W moim przekonaniu nikt nie słyszał, nikt nie widział, nie dowiedział się z gazet, a w zasadzie to nie rozmawiał, ani wiedział, że przechodzi przez materiał. A doświadczenie życiowe jest takie, że jak się pojawiło to nazwisko po raz pierwszy, to się włączyło czerwony alarm u państwa wszystkich. Absolutnie. W związku z tym, to tak tylko, to tylko, wie pan, ale to, znaczy to
utwierdza mnie nieustannie, bo mnie się to składa w pewną całość, że osoba Michała Tuska w tej sprawie była niezmiernie istotna, dużo ważniejsza niż nam się na początku wydawało. Dlatego, że to nie jest tylko kwestia bezczynności tych wszystkich organów, ale to jest kwestia paraliżu po wybuchu afery, niewyjaśnienia w zasadzie niczego, blokowania, przerzucania się teraz przez państwa tym, kto blokował, kto nie blokował i ta fenomenalna odpowiedź na pytanie, kiedy pojawiła się osoba Michała Tuska i jak tu stają wszyscy najważniejsi, to mówią, że albo nie wiedzieli, nie słyszeli, albo z gazety się dowiedzieli, a w zasadzie nic nie pamiętają. I wie pan, myślę, że to był klucz do tej blokady, która występowała w tej sprawie. To jeszcze raz zapytam świadka, czy świadek odmówił zabezpieczenia komputera pana Michała Tuska, czy polecił zabezpieczyć ten komputer? Nie pamiętam takiej rozmowy, w ogóle takiej rozmowy, więc... No to dobrze, ja przytoczyłem tutaj zeznania innego świadka, który pamięta, ma może lepszą pamięć i mówi, że usłyszał od pana, że w momencie, kiedy rozważano, że kiedy należałoby zabezpieczyć komputer pana Michała Tuska, miał usłyszeć od pana, czy pan żartuje. Takie miał pan wypowiedzieć słowa. Ale powiedział kiedy, pod adresem dyrektora delegatury Gdańskiej ABW. Kiedy było? Kiedy to było? A kiedy pan się dowiedział o tym, że pan Michał Tusk jest zatrudniony i współpracuje z OLT Express? Nie pamiętam. Nie pamięta pan. No to właśnie i tu jest jakby ten problem, że pan bardzo dużo razy mówi nie pamięta. Kiedy? A druga osoba pamięta. Panie prokuratorze, proszę powiedzieć w takim razie, bo pan już powiedział o tym zeznaniu, wyjaśnieniu Marcina P., który obciążył swoimi wyjaśnieniami Michała Tuska. Proszę powiedzieć, kto podjął decyzję o wyłączeniu tego wątku do oddzielnego postępowania i kiedy pan się o tym dowiedział? Ja do dziś nie pamiętam, czy w ogóle zostało na poziomie prokuratury okręgowej wyłączony ten materiał. Czy ktoś pana poinformował o tym, że jest taki materiał i czy będzie prowadzony w tej sprawie, czy włączony do odrębnego postępowania? Nie pamiętam. Szanowni państwo, jak państwo widzicie, kolejna osoba, która nie pamięta o tym, że przez materiał przewija się jej syn urzędującego premiera, rzeczywiście. To ja jeszcze bym chciał dopytać tylko, czy świadek wyklucza te słowa, które wypowiedział pan dyrektor Gruszka pod przysięgą tutaj, zeznając przed Komisją Śledczą. Czy pan sugeruje, że ten świadek mijał się z prawdą i należy złożyć zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznań? Mi się wydaje, że do tego zdarzenia, do tej rozmowy w ogóle nie doszło, ale nie mogę tego wykluczyć. Czyli pan tego nie wyklucza? To nie wykluczam, pytam. No bo jeżeli nie ktoś... wyklucza to, jeżeli... że pan odpowiedział pytaniem, czy pan żartuje w momencie, kiedy funkcjonariusz i szef delegatury gdańskiej pyta, co robimy w sprawie pana Michała Tuska, czy zabezpieczamy komputer, czy zabezpieczamy inne nośniki, żeby na przykład uzyskać informację, po co był potrzebny pan Michał Tusk panu Marcinowi P. A pan wtedy mówi, czy pan żartuje? To rozumiem, że... Nie wydał pan takiej decyzji o zabezpieczeniu nośników. Do niego mówię, że pan żartuje. Tak, do niego. Nie przypominam sobie tej rozmowy. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Czy w czasie, kiedy sprawa była prowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, planowano i zrealizowano czynności, które miały zabezpieczyć materiał dowodowy, który pozwoliłby postawić zarzuty innym osobom za współsprawstwo w sprawie Amber Gold? Nikt mnie o tym nie informował. Ale czy pan uważał, że to jest tylko i wyłącznie afera pana Marcina P. i nikt inny nie uczestniczył świadomie w działalności Amber Gold? Znaczy wydaje mi się, że nie mieliśmy na to jakichkolwiek dowodów. Nie miał pan żadnych dowodów w sprawie na przykład... Wydaje mi się, gdyby takie dowody były, to by mnie o tym poinformowało i powinniśmy coś z tym zrobić. Ale nie pamiętam, czy informowano mnie o tym. Czyli według pana wtedy to była afera tylko i wyłącznie dotycząca pana Marcina P. A wtedy się skupialiśmy generalnie na panu Marcinie P. A dlaczego skupiano się na choćby pani Katarzynie P., która pełniła funkcję przez kilka miesięcy prezesa zarządu Amber Gold, przez pozostały okres funkcjonowania firmy Amber Gold pełniła funkcję członka zarządu Amber Gold i z materiału, choćby z podsłuchów wynikało, że pani Katarzyna P. świadomie współuczestniczyła w działalności, w podejmowaniu decyzji odnośnie firmy Amber Gold. I państwo też prowadziliście w końcu podsłuchy pani odnośnie rozmów pani Katarzyny P. A dla pana to była tylko i wyłącznie afera z pana Marcina P.? Znaczy Marcina P., znaczy była afera Amber Gold. To była afera Amber Gold, za którą generalnie stały skupialiśmy się osoby. Na osobach, które to postępowanie, które tą firmę prowadziły. Nie pamiętam, czy wówczas
dysponowaliśmy dowodami pozwalającymi na postawienie pani Katarzynie P. zarzutów. Wydaje mi się, że nie. O takich zarzutów one później chyba postawiły. A w momencie, kiedy uzyskaliście państwo informacje na temat tego, że pani Katarzyna P. planowała sprzedać złoto firmy Amber Gold w Narodowym Banku Polskim, wtedy, kiedy państwo pozyskaliście informacje na przykład na temat próby ukrycia złota u ojca Jacka, u pana Jacka, to wtedy też nie było żadnych przesłanek, tylko trzeba ale było czekać do 10 października 2012 roku. Pan mówi, że kto dysponował takimi informacjami? Prokuratura? Tak, jako bo organ? Materiały zgodnie z tym, co zeznawali świadkowie z ABW, były regularnie przekazywane do prokuratury okręgowej w Gdańsku. Panie ale pośle, ja myślę, że później jeszcze chętnie rozwinę wątek bardzo małej liczby osób, którym postawiono zarzuty na etapie Gdańska, bo tak naprawdę to mówimy o panu Marcinie P. 29 sierpnia 2012 roku i wnioskowaniu o tymczasowy areszt 30 sierpnia 2012 roku. Pani Katarzyna P. usłyszała zarzuty 10, jak pamiętam, października 2012 roku. Ale w Gdańsku chyba nie mieliśmy już tej prokurator sprawy. Górska, jak nie wiem, czy pan oglądał jej zeznania, nie. Mówiła, że to ona przygotowywała i ona przedstawiała zarzuty pani Katarzynie P., ale sprawa została przekazana do Łodzi. To już tego nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Głos panu posłowi Bryzie, mam tylko jeszcze do pana jedno pytanie. Proszę pana, żeby nie powtarzać tutaj, bo to jest ustalone, w tym postępowaniu jest szereg braków i błędów. Czy referent sprawy pani prokurator Górska lub inny referent później dołączony konsultował z panem każdą decyzję, czy podejmował je samodzielnie? Wydaje mi się, że każdej decyzji ze mną nie konsultował. Wynika to z tego, o czym mówiłem wcześniej, z podziału ról, jakie pełnili poszczególne osoby w prokuraturze. Ale rozmów z nią w ogóle nie pamiętam na ten temat, na temat sprawy Amber Gold. Czy być może wiedzę uzyskiwa... Czy prokuratorzy referenci w sprawie Amber Gold mieli możliwość podejmowania kluczowych decyzji na etap postępowania, czyli przeszukania, podsłuchy, kto będzie przesłuchiwany, przez kogo, na jaką okoliczność, czy robili to samodzielnie, czy było to uzgadniane z panem bądź panem prokuratorem Paszkiewiczem? Generalnie takie czynności wykonują samodzielnie. Czyli brak zgody na przeszukanie klasztoru obciąża samodzielnie prokuratorów referentów. Ja w ogóle o tym wątku nic nie wiedziałem. Wystarczy nam kluczowo, bo my będziemy wiedzieć, kogo mamy rozliczyć i w jaki sposób. A co będziecie państwo już mówić, jak będziecie składać zeznania w prokuraturze, to już jest inna sprawa. Pan poseł Brejza. Proszę świadka, czy świadek wie o tym, że pana zastępca, pan Paszkiewicz, był szkolony przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w latach 80. Nie wiem nic na ten temat. Kiedy pan się o tym dowiedział? Dzisiaj od pana. A czy w działaniu innych dużych instytucji finansowych, z pana doświadczenia prokuratorskiego na obszarze Trójmiasta, zaobserwował pan aktywność osób również szkolonych przez WSW? Nie wiem, kto był szkolony przez WSW z ludzi, którzy byli w moim otoczeniu. A ktoś z prokuratury na szczeblu okręgowej, apelacyjnej, nie z wiem. Pana współpracowników? Nie mam pojęcia. Ja nigdy nie czytałem akt osobowych prokuratorów, którzy pracowali w mojej jednostce. Proszę wziąć pod uwagę, że ja do prokuratury okręgowej przyszedłem bezpośrednio z prokuratury rejonowej. I pewien stan rzeczy zastałem, nie weryfikowałem tych osób. Być może robiłbym to w sytuacji, gdybym kogoś chciał ściągnąć do prokuratury okręgowej z niższej jednostki. Ale przeglądałem akta niektórych osób, po to, żeby zobaczyć, czy były karane, czy nie. Dobrze. Proszę powiedzieć taką rzecz. Dysponujemy notatką służbową z 24 maja funkcjonariusza ABW, gdzie spotyka się, przeprowadza rozmowę telefoniczną z panem naczelnikiem Markiem Siemczonkiem, szefem Wydziału Przestępczości Gospodarczej. W trakcie rozmowy funkcjonariusz ABW uzyskał informację, że do prokuratury okręgowej w Gdańsku w ramach nadzoru wpłynęły akta śledztwa z prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. W ramach nadzoru, dlaczego dopiero pod koniec maja? Nic nie wiem na temat, to była notatka czy to była informacja?
To jest notatka funkcjonariusza ABW. Nie zapoznałem się. Państwo przekazywaliście informacje na początku stycznia do prokuratury apelacyjnej, że taki nadzór będzie wdrożony. Dopiero pojawia się ta informacja po 5 miesiącach. No, to było przedmiotem mojego uprzedniego przesłuchania. Wynikało to z tego, co pani przewodnicząca tutaj nam podała, że akta przez 3 czy 4 miesiące w niewłaściwy sposób znajdowały się, nie wiem, czy one były w prokuraturze okręgowej, czy w prokuraturze rejonowej. Ja wtedy wydałem polecenie objęcia tej sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym. Polecenie wydał pan ustnie, panie prokuratorze, w styczniu, na początku stycznia 2012 roku. Być może, natomiast podpisywałem pismo do, z tego co pamiętam, do KNF-u, że zostanie taki nadzór służbowy wdrożony, ale wtedy postępowanie było zawieszone, więc nie można objąć zwierzchnim nadzorem służbowym sprawę, która się nie toczy. Nie. Jakich czynności? No niecierpiące zwłoki. Ale nie objąć nadzorem służbowym sprawy, która jest zawieszona. Sprawę należy podjąć i takie pismo powinniśmy skierować do prokuratury rejonowej. A zawieszenie postępowania to taki tą wybieg, kwestię, żeby statystykę poprawić w tej sprawie? To ja nie wiem, co leżało u podstaw zawieszenia tej sprawy, nie pamiętam. Ale ona pomagało w statystyce, pomagało prac prokuratury, zawieszenie postępowania? Trudno mi powiedzieć. Pewnie jeżeli ktoś był ambitny i walczył o statystykę, no to zawieszenie sprawy powodowało to, że ona znikała z repertoriów, jako sprawa, która się toczy. Dobrze, 25 maja następnego dnia kolejna rozmowa z panem prokuratorem Siemczonkiem. W ramach nadzoru wpłynęły akta. Pan prokurator wreszcie się zapoznał po 5 miesiącach. Cały jest opis tej korespondencji. I prokurator Siemczonek ocenił sprawę jako bardzo poważną, przerastającą możliwości prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Wskazał, że w tej sprawie rozmawiał z pana zastępcą, panem prokuratorem Paszkiewiczem oraz z panem. Uznaliście, że sprawę powinna prowadzić prokuratura okręgowa w Gdańsku. Pan prokurator Marek Siemczonek wskazał, że sprawę będzie nadzorowała prokurator Górska, która będzie od 1 czerwca pracowała w prokuraturze okręgowej w Gdańsku. I formalnie sprawa zostanie przejęta przez prokuraturę okręgową pod koniec czerwca, zarejestrowana na początku lipca. Dlaczego w sprawie tak poważnej afery finansowej wyznaczyliście taki kalendarz działań w sprawie Amber Gold? Mimo że mieliście świadomość tak naprawdę, na pewno o tym rozmawialiście, że od stycznia ta sprawa u was niejako zalega. Już na ten temat odpowiadałem dzisiaj. To skąd ten kalendarz? Jeszcze raz mam, pani przewodnicząca, jeszcze raz mam powtarzać to samo, co mówiłem? Pytanie jest takie, dlaczego w notatce 25 maja wyznaczyli panowie z prokuratury okręgowej tak wolny kalendarz procedowania? I dlaczego przyjęliśmy sprawę tak późno? Czy zarejestrowaliśmy? Pan prokurator w tym zakresie złożył zeznanie. Jeśli pan poseł czuje niedosyt, to proszę go doinformować. Ja bym powiedziała, że widzę po państwa stronie mnóstwo błędów i bym powiedziała niedopełnienia obowiązków, ale akurat fakt związany z tym, że idzie półrocze, idą wakacje i że się przyjmuje sprawę dwa czy nawet jak ona jest poważna, no bym powiedziała, tym bardziej chcę się wyczyścić komuś referat, żeby mógł się nią zająć. Akurat dla mnie jest bardziej zrozumiałe, ale może dla pan poseł potrzebuje, to proszę odpowiedzieć tak, żeby pan poseł był usatysfakcjonowany. Panie pośle, ja nie znam rozmów, jakie nie byłem informowany o rozmowach, jakie prokurator Siemczonek toczył z agentami ABW. Wydaje mi się, czy on zapoznał się z tą sprawą, że on zapoznał się, nie wiem, czy on zapoznał się z tą sprawą w ramach wizytacji, bo wiem, że była ona przez niego badana, czy też po wpłynięciu tych akt do prokuratury. Bo tak jak już wcześniej zeznałem, wydaje mi się, że tymi aktami na bieżąco nie dysponowała prokuratura okręgowa w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję o jej przejęciu. Drugie zagadnienie wiązało się z tym, że w okresie końcówki półrocza prokuratorzy wyczyszczali się, to jest oczywiście w cudzysłowie, czyli kończyli wszystkie starsze sprawy i w tym czasie przekazanie prokuratorowi takiej sprawy, który zajmuje się innymi sprawami, spowodowałoby właśnie spowolnienie podjęcia tych działań.
Mieliśmy na pewnie większą pewność, że w prokuraturze rejonowej, ja mówię o czysto teoretycznych założeniach, że w prokuraturze rejonowej będzie pod kontrolą bardziej niż w prokuraturze okręgowej. Dlaczego pani prokurator delegowanej daliście to? Może przyczyną było to, że taką panią prokurator łatwiej było kontrolować i byłaby bardziej posłuszna w realizacji pana prokuratora wskazań w sprawie Amber Gold. Tak jak już wcześniej mówiłem, nie konsultowano chyba nawet ze mną kandydatury pani prokurator Górskiej jako referenta tej sprawy. Myślę, że przydzielił ją naczelnik Siemczonek. Być może konsultował się z prokuratorem Paszkiewiczem, być może również ze mną, ale o tym nie pamiętam. Dlaczego prokurator bez doświadczenia w sprawach poważnych gospodarczych, czyli spoza prokuratury okręgowej, spoza Wydziału Przestępczości Gospodarczej, została rzucona na głęboką wodę do tego postępowania? Trudno mi powiedzieć dlaczego. Jedynym usprawiedliwieniem może być to, bo jak się dowiedziałem teraz z informacji odzyskanych od szanownej komisji, to w czerwcu pani prokurator została delegowana. Jeżeli to było w czerwcu, to po prostu miała wolne. Pani Daniga też była drugą panią prokurator delegowaną. Ale panie prokuratorze, tylko, znaczy ja bym powiedziała tak, oczywiście my możemy, i to jest nawet miłe, że sobie tak miło rozmawiamy tutaj na tej komisji, natomiast ma pan świadomość jednej rzeczy, że pana opowieści o tym, że pan nawet nie wiedział, kto dostaje tą sprawę, najgłośniejszą sprawę, z której pan się tłumaczył prokuratora Seremeta, że pan nie miał na to wpływu, że z panem nie dyskutowano, że nie rozmawiał pan z dyrektorem Gruszką, musi pan sobie zdawać sprawę z tego, że coś takiego musielibyśmy być bardzo naiwni, żeby po prostu w to uwierzyć. Konkretne pytanie. Zapomniałem, przepraszam. To pytanie jest takie, czy z panem konsultowano panią prokurator Górską, bo trudno jest komisji. Powiedziałem, że nie pamiętam. Trudno uwierzyć komisji, żeby nie konsultowano z prokuratorem okręgowym do tak poważnej sprawy, o której wiecie od stycznia, że jest u was, w której giną dokumenty, przetrzymywane są i dochodzi do skandalicznego antydatowania pisma, przetrzymywane są przez 3 miesiące dokumenty w sprawie jednej z największych afer finansowych na Pomorzu. I po tym wszystkim, o czym zapewne mowa jest na korytarzach prokuratury okręgowej, wyznaczana jest pani delegowana spoza Wydziału Przestępczości Gospodarczej i druga pani Daliga, również pani delegowana, osoby bez doświadczenia na taki odcinek. Baliście się podjąć tę sprawę? Była obawa? Jak brzmi pytanie? To jest pytanie, czy państwo się baliście delegować, albo czy pan konsultował z innymi prokuratorami? I wszyscy uznawali, że to jest taka kula ogniowa, do której lepiej się nie zbliżać. Delegujmy kogoś z dołu. Nie było zwyczaju omawiania przydziału spraw ze mną. O tym decydował naczelnik, który widział bezpośrednio, jakie jest obciążenie poszczególnych prokuratorów. I widocznie zdecydował, że pani prokurator Górska razem z prokurator Daligą, bo ja nie pamiętam, kiedy... A pani Daliga też była delegowana wtedy? Nie pamiętam. Na pewno był jeszcze prokurator PIK, który chyba był już prokuratorem prokuratury okręgowej. W wydziale śledczym i gospodarczym generalnie były bardzo młode osoby. I ja nie wiem, czy w ogóle ktoś miał tam większe kilkudziesięcio- czy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań. Brał sprawę ten, który był akurat nieobciążony, czy dostawał sprawę. Tak mi się wydaje. Czyli według pana ten termin przejęcia sprawy przez prokuraturę okręgową, włącznie z przekazaniem akt głównych pozyskanych od biegłego, które były jeszcze przetrzymane, 9 lipca dopiero trafiły do ABW, akta główne tej sprawy, to jest termin normalnego procedowania w tak dużej aferze finansowej? Panie pośle, jak już wcześniej mówiłem, 4 miesiące faktycznie z winy prokuratury, którą kierowałem, termin się opóźnił. Nie pamiętam, w którym momencie akta tej sprawy były dostępne. Jak już wcześniej mówiłem, wydaje mi się, że był problem z pozyskaniem w ogóle tych akt z komisji wizytacyjnej, która była w prokuraturze apelacyjnej. Nie pamiętam, kiedy te akta dostaliśmy i kiedy zdecydowałem się, czy prokurator Paszkiewicz, na przejęcie tej sprawy do wydziału. Jak pan odniesie się do takiego sformułowania?
Z pisma z 5 lipca 2012 roku pani prokurator Anna Górska, prokurator referent sprawy Amber Gold, informuje ABW, że ustaliłam z biegłym Gierszewskim, że zamierza on przystąpić do realizacji opinii w sierpniu 2012 roku. 5 lipca 2012 roku pierwsze publikacje na temat problemów Amber Gold, problemów OLT. Za 2 tygodnie będą kolejki przed biurami Amber Gold. Zamierza jakby przystąpić do realizacji opinii w sierpniu 2012 roku. To jest normalny tryb procedowania w takiej sprawie, w sprawie piramidy finansowej? Trudno mi powiedzieć, to wszystko zależy od sytuacji. Nie każdy biegły jest dostępny od zaraz. Prowadzi się negocjacje nie tylko co do zakresu opinii, ale też co do kwoty, jaką należy zapłacić, bo pewne kwoty były, że tak powiem, limitowane i cały czas prokuratura generalna zwracała nam uwagę na to, żeby ograniczyć wydatki. Ja żeby w tej, nie, to w innej sprawie powołaliśmy. Jak już mówiłem wcześniej, jak pana nie było, to obieg dokumentów, bieżący obieg dokumentów był na poziomie prokuratury Wydziału VI kierowanego przez prokuratora Paszkiewicza. Do mnie większość tych materiałów, przypuszczam, nie docierała, tylko trafiała od razu do wydziału, żeby skrócić termin procedowania. O tym, co pan przeczytał, wydaje mi się, że nawet nie wiedziałem. A jeżeli wiedziałem, to tego po prostu nie pamiętam. I przechodzimy do 17 sierpnia, też notatka służbowa. Nadzorujący prokuratorzy stwierdzili, ABW funkcjonariusze piszą, że brak jest w dalszym ciągu podstaw do zatrzymania Marcina P. 17 sierpnia brak było podstaw do zatrzymania Marcina P. A przekażę panu pewien dokument. Ale ja, pani przewodnicząca, no myśmy na ten temat już rozmawiali. Na ten temat nie rozmawialiśmy. Ach, taki dokument. Zapewniam pana, że na ten temat nie rozmawialiśmy. Proszę, dlaczego podważaliście argumentację dotyczącą artykułu 286 oszustwa? Skoro przedkładam panu postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie zarządzenia podsłuchu, gdzie argumentacja jest bardzo konkretna, opiera się na waszym wniosku, podległej panu prokurator w sprawie właśnie przestępstwa oszustwa. I sąd postanowił zarządzić podsłuchy w oparciu o materiał o charakterze niejawnym, załączony do tego wniosku, który w połowie lipca 2012 roku uprawdopodabniał popełnienie tego czynu, akurat z 286. A wy po 3 tygodniach nadal uznajecie, że nie można zastosować tymczasowego aresztu w oparciu o 286. Tak jak wcześniej mówiłem, widocznie zgromadzony w sprawie materiał dowodowy według oceny prokuratury był niewystarczający. Na postawienie takiego to dlaczego zarzutu. Słuszna uwaga pana posła, panie prokuratorze, pan mówi o tym, że był niewystarczający, natomiast po pierwsze ten materiał uznaliście za wystarczający do tego, żeby wnioskować o podsłuch, a po drugie, jak pan wie, podsłuch jest jednym z takich ostatnich elementów albo stosowany w bardzo poważnych sprawach, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Więc wy żeście ścieżkę przedeptaną w sądzie, że sąd podzieli waszą argumentację, już mieli skrobioną. W związku z tym bardzo zasadne pytanie pana posła, dlaczego to, co było wystarczające do uzyskania podsłuchu i mówienie o oszustwie, tu było wystarczające, a nie było wystarczające do postawienia mu zarzutów. W szczegółach nie jestem w stanie się wypowiedzieć, albowiem nie pamiętam, jakim wówczas materiałem dowodowym dysponowaliśmy. Ba, nawet nie jestem przekonany o tym, że cały zakres tego postępowania był mi znany. Decydując się na podsłuch, widocznie wykorzystaliśmy wszystkie inne możliwości, aby znaleźć dowody na popełnienie przestępstwa z artykułu 286. Formułując wniosek, ja teraz nie wiem, jak on wyglądał, mogliśmy odnosić się do treści artykułu 286, że w tym kierunku toczy się postępowanie. Więc tak jak już w tej sprawie... Ale macie materiał z podsłuchów, jest załączony, pan mógł się z nim zapoznać? Nie zapoznawałem się. Ale sąd potwierdza, że ten materiał jest wiarygodny.
Przecież podsłuch jest dobrze, metodą pracy operacyjnej jest o charakterze wiarygodny. Subsydiarnym, czyli po wyczerpaniu, jedynie może być zastosowany, po wyczerpaniu wszelkich innych technik operacyjnych i sąd potwierdził słuszność linii ABW. Wy sami potwierdziliście, że 286 zachodzi, skoro skierowaliście wniosek o podsłuch. Że może zachodzić. Może zachodzić, oczywiście. Może zachodzić. W tym kierunku toczy się postępowanie, ale czy konkretnie dysponowaliśmy dowodami, które by pozwoliły nam na sformułowanie wniosku o tymczasowe aresztowanie? Po wcześniejszym postawieniu zarzutu z tego artykułu nie byliśmy widocznie przekonani. Czyli rozumiemy w ten sposób. 25 lipca kierujecie wniosek do sądu, twierdząc, że prawdopodobnie dochodzi do oszustwa, załączacie kilka stenogramów z rozmów uprawdopodobniających, że jest przestępstwo oszustwa, a po 25 dniach podczas narady twierdzicie, że nie ma dowodów na oszustwo i nie można Marcina P. zatrzymać, aresztować. Ten termin, który pan przedstawił, wskazuje, że to było w tym czasie, kiedy byłem na urlopie, więc mi te okoliczności mogły być nieznane. Przypadki chodzą po ludziach, bo pan Marek Siemczonek również był wtedy na urlopie. Tak się skarżyli funkcjonariusze ABW w notatkach. A to jest okres urlopowy. I wcześniej, na początku roku, określa się, kto, kiedy będzie urlopował. A czy istnieje taka, czy istniała taka praktyka, ponieważ wiadomo, że różne zdarzenia mają w życiu miejsca, zwłaszcza w pracy prokuratorów. Wybucha wielka afera finansowa. Kolejki są pod koniec lipca przed biurami Amber Gold. 6 sierpnia Cwaniak urządza konferencję prasową, macha podrobioną notatką, oskarżając KNF i ABW, że ABW chce zniszczyć mu biznes, a prokuratorzy w tym czasie udają się na urlop. Czy nie można było tych urlopów wstrzymać? Zwłaszcza kierownictwo prokuratury? Kierownictwo Kiedy prokuratury... teraz pan przyznaje też, panie prokuratorze, po latach, że to była największa porażka państwa? No, czy do końca to była porażka, to nie mnie o tym mówić, bo myśmy nie byli dysponentem sprawy do jego zakończenia. To się dopiero okaże w sądzie, czy to była porażka, czy też nie. Sprawca, domniemany sprawca, na razie tak trzeba mówić, usłyszał zarzuty, został skierowany akt oskarżenia. Ja nie pamiętam, ile trwało postępowanie w Łodzi, ale wiem, że dosyć szybko zostało zakończone, jak to na tą ilość dokumentów i osób, które były pokrzywdzonymi. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Przychodzi do nas pani referent, dowiadujemy się, że miesiąc temu decyzją prokuratora krajowego została awansowana do prokuratury regionalnej. Pana co prawda w prokuraturze już nie ma? Nie, jest pan na jakimś bocznym stanowisku, powiedzmy. Nie, zaraz po przesłuchaniu przez komisję zostałem delegowany do prokuratury rejonowej. To został pan zdegradowany według pana? Jeżeli delegacja jest degradacją, no to tak. Tak pisały media, to jakby dlatego... No to tak, zostałem zdegradowany. Pan został przesunięty, ale pan prokurator Siemczonek dostał awans do prokuratury krajowej. Pani prokurator Syguła została awansowana na zastępcę prokuratora okręgowego. Stąd pytanie, czy według pana praktyki zawodowej istnieje coś jak ocena pracy prokuratorów przed podjęciem decyzji o awansach? Nie biorę udziału w tych decyzjach. Nikt nie pyta mnie o zdanie, więc nie mam pojęcia, czym kierują się przełożeni, awansując kogoś albo, jak w moim przypadku, degradując. Jeśli chodzi o urlopy, które pan podniósł, kwestię urlopów, to ja nie pamiętam, ale myślę, że miałem zaległy urlop z 3 lat. Zazwyczaj jesteśmy 3 lata do tyłu. Większość prokuratorów ma tego urlopu bardzo dużo, stąd obowiązek pilnowania przełożonego pracodawcy o to, żeby te urlopy były wykorzystywane, bo kiedyś nawet grożono nam... Taka kumulacja wam się zrobiła akurat w sprawie w tym trakcie... Nie kumulacja, to jest okres urlopowy. W tym czasie ktoś idzie na urlop, musi iść w tym czasie, bo trudno kogoś urlopować w styczniu albo w listopadzie na siłę. A dlaczego tej sprawy nie mogli wziąć zamiast pani prokurator delegowanej, inni prokuratorzy Wydziału Przestępczości Gospodarczej? Czy pan dokonywał potem takiej analizy? Tak jak już powiedziałem panu, nie wiem, czym kierowano się, przydzielając tę sprawę pani prokurator Górskiej, ale wydaje mi się, że to była osoba, zresztą tam w większości to byli młodzi ludzie, którzy mieli
okres delegacji. Ja nie pamiętam, czy tam byli prokuratorzy, jeżeli w którymś wydziale byli, to byli w mniejszości tacy prokuratorzy, którzy mieli status prokuratora prokuratury okręgowej. Większość z nich była delegowana. Tam była bardzo duża rotacja prokuratorów, no i byli zabierani do prokuratury apelacyjnej w Gdańsku, dlatego że prokuratura okręgowa dawała im prokuratorów zamieszkałych w pobliżu prokuratury apelacyjnej, więc nie korzystano z prokuratorów innych prokuratur okręgowych. I my na tym też no, w pewnym sensie cierpieliśmy i musieliśmy w to miejsce wstawiać nowych prokuratorów młodych. Widocznie prokurator Górska miała wtedy możliwości poprowadzenia tego postępowania sprawnie, bo nie miała jeszcze takiego obciążenia jak być może inni. I pani prokurator Daliga podobnie? Nie mam pojęcia, co prokurator Daliga wtedy prowadziła. No była w prokuraturze rejonowej. A prokurator Pik był już prokuratorem prokuratury okręgowej w tamtym czasie, bo ja po prostu nie pamiętam. Słabe ma pan rozeznanie, jeśli chodzi o własny prokurator. Nie pamiętam, co było 6 lat temu, kto awansował. Fluktuacja kadr była na porządku dziennym i trudno mi pamiętać, kto kiedy przyszedł i kiedy odszedł. To proszę jeszcze przypomnieć przebieg spotkania z panem prokuratorem, z panem dyrektorem Gruszką. Ile razy pan się spotykał? Tak jak już wcześniej powiedziałem, wydaje mi się, że w sprawie Amber Gold 2 razy. Być może było więcej takich spotkań. A spotkanie w sierpniu? No w sierpniu, w którym? 15 sierpnia uczestniczył pan w tym spotkaniu? No tak, to już wyjaśniliśmy. Ja byłem przekonany, że byłem na urlopie. Natomiast zostałem, no, wynika z dokumentów, że byłem w tym dniu ściągnięty, czy dzień wcześniej, na to spotkanie przez prokuratora apelacyjnego. Rzeczywiście prokuratorzy mieli pretensje do funkcjonariuszy ABW, że w dzień wolny od pracy organizowany nie, jest? Nie, absolutnie nie. To decydował o tym prokurator apelacyjny. Więc... Takie zeznania były tutaj. Funkcjonariuszy ABW, którzy twierdzili, że były pretensje pana zastępcy wobec nich. Pierwsze słyszę. Jeden z funkcjonariuszy stwierdził, że pan Paszkiewicz miał pretensje, że w dzień wolny od pracy organizuje się naradę. Nie pamiętam tego. Ale nie wyklucza pan takiego nastawienia. No, nie mogę niczego wykluczyć, bo po prostu nie pamiętam. I doszło do kłótni w sprawie realizacji następnego dnia w siedzibie? Moim zdaniem do kłótni nie doszło. A do wymiany poglądów? Znaczy prokurator Paszkiewicz ma taki specyficzny sposób narracji. On podnosi głos. To widzieliśmy podczas ostatnich przesłuchań. To jest pewna jego cecha. Ale to była pana prawa ręka, jak dobrze pamiętam. Prawa ręka? Może lewa bardziej. Bo tak? Bliżej był, miałem drugiego zastępcę, z którym częściej omawiałem sprawę niż z prokuratorem Paszkiewiczem. Ale czy pan prokurator Paszkiewicz był bardzo ważnym prokuratorem w prokuraturze okręgowej w Gdańsku? Bardzo ważnym. Oczywiście. No był moim zastępcą i nadzorował te dwa wydziały. W tych dwóch wydziałach no, decydował o wielu rzeczach. I był zastępcą jeszcze przed pana przyjściem do prokuratury zdecydowanie okręgowej. Tak, zdecydowanie. Ja go pamiętam, że od zawsze był w tych wydziałach, tylko chyba był na początku naczelnikiem i potem zastępcą. Proszę powiedzieć, kiedy rozważaliście przekazanie sprawy do PZ-u w prokuraturze apelacyjnej? I czy pan formułował takie postulaty? Ja nie przypominam sobie, żebyśmy chcieli przekazać tę sprawę prokuraturze apelacyjnej. Ja nie pamiętam, żebym wystąpił z takim wnioskiem. A nie warto było przekazać? Wnioskować o to? Bo pojawiły się takie sugestie, że były rozmowy wśród prokuratorów, żeby te sprawy przekazać jednak do apelacji. Ale między jakimi prokuratorami? No w trakcie zeznań tutaj były takie informacje poruszane. No nie wykluczam, że takie rozmowy były prowadzone, ale na pewno nigdy nie formułowałem takiego wniosku. A dlaczego nie? Skoro nie pamiętam, nie pamiętam, czy na ten temat rozmawiałem z przełożonym swoim, czyli z prokuratorem Tomaszewskim. Każdy stara się przekazać sprawę jednostce wyższego rzędu, jeżeli no, widzę braki możliwości w prowadzeniu tego. Wówczas takich sytuacji nie było, według mojej oceny. I chyba takiego wniosku nawet ustnie nie formułowałem do swojego szefa. A proszę powiedzieć, kiedy został przesłuchany przedstawiciel KNF w tej sprawie, według pana wiedzy? Nie pamiętam. A czy postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym z dnia 22 sierpnia 2012 roku wydawał osobiście pan prokurator Siemczonek? Nie wiem, nie pamiętam. Znaczy nie wiem, nie pamiętam. A czy to wy
panowie prokuratorzy, nie chcieliście wydać postanowienia na wejście do klasztoru, do zakonu dominikanów, gdzie ukryte miało być złoto? Tu też się pojawiła taka sugestia. No tak, już na ten temat rozmawialiśmy. Ja w ogóle takiej sugestii, o tej sugestii usłyszałem chyba pierwszy raz tutaj na tej sali w dniu dzisiejszym. Nie wiem, czy prokurator referent brała pod uwagę takie sugestie, czy w ogóle takie sugestie były. Mi nic na ten temat nie wiadomo. To skąd taka narracja u kilku funkcjonariuszy ABW o tym, że inicjatywa do działań wychodziła od nich, a z waszej strony, delikatnie powiedziawszy, nie zawsze kończyła się akceptacją? Pomawiają was o coś? Ja nie wiem, czy pomawiają. Takie wnioski kieruje się na piśmie o przeszukanie. Więc nie bardzo rozumiem, o czym mielibyśmy rozmawiać. Proszę pana, ale jest taki wniosek na piśmie. A no to ja tego wniosku, nie wiem, czy dekretowałem go, ale go nie pamiętam. Czy państwo obawialiście się, Amber Gold? Obawialiście się, że wasze działania doprowadzą do upadku, będziecie o to obciążani medialnie? Bo tu też się pojawiła taka teza. Miało się taka wrażenie, teza, że prokuratorzy, zwłaszcza pana zastępca, był wstrzemięźliwy, bo miał kiedyś sprawę gospodarczą i miał złe. Na pewno wszystko braliśmy pod uwagę, za i przeciw. Ja pamiętam ten czas, kiedy ten problem był bardzo palący, bo trzeba było zdecydować o tym, czy idziemy za resztem, czy nie. Pamiętam, że uważaliśmy, że ale jaki to był moment, że takich materiałów nie ma. I to, że myśmy nie poszli z takim wnioskiem, obciąża oczywiście prokuraturę, ale my możemy mieć zupełnie inną ocenę materiału dowodowego niż ten, który jest przedstawiony we wniosku. I proszę mi uwierzyć, że tak bardzo często jest. Bardzo często dochodziło do tego, że byliśmy nagabywani, gdzie chodzono do instancji wyższej po to, żeby zmusić nas do podejmowania decyzji, które naszym zdaniem prokuratury na tym etapie postępowania nie mogły być podjęte. I tutaj prawdopodobnie też tak było, bo nikomu nie zależało na tym, żeby go nie pozbawić wolności, nie postawić mu zarzutów. Chcieliśmy to zrobić tak, żeby na pierwszym posiedzeniu w sądzie został zastosowany tymczasowy areszt. A jeżeli nie miałem takiej pewności, to na pewno bym nie namawiał do tego pani prokurator, która była referentem tej sprawy. A jaki był podział zadań pomiędzy panią prokurator Górską, Daligą, a panem prokuratorem Pikiem? Nie pamiętam. Pan dzielił to? Wyznaczał? Nie, to od tego był naczelnik i prokurator Paszkiewicz. Ja się w takie rzeczy nie wtrącałem. I nie konsultował pan z prokuratorem Paszkiewiczem? Nie wydaje mi się, żeby były takie sprawy, o których pan mówi, były konsultowane. Być może w rozmowie na temat, my często spotykaliśmy się, omawialiśmy kilka spraw naraz. Być może padły jakieś informacje to do tego, jak będą wyglądały te postępowania, które będą wyłączane ze sprawy matki. Natomiast ja tego nie pamiętam. W materiałach operacyjnych znalazły się takie ślady kontaktów, spotkań pana Daszuty z prokuratorami. Proszę powiedzieć, pan zlecał jakieś czynności kontrolne wyjaśniające po sprawie Amber Gold? Czynności operacyjne? Tak. No, ja nie, czynności kontrolne. Ja mówię o materiałach operacyjnych. No, ale dysponujemy informacjami. Ale niech pan mi da dokończyć. Dysponujemy informacjami, że na początku sierpnia pan Łukasz Daszuta kontaktował się z prokuratorami. Proszę powiedzieć, czy pan zlecał kontrolę w sprawie ewentualnych powiązań wewnątrz prokuratury panu podległej? Pytał z mnie panem o to, pytał Łukaszem, mnie o to pan poseł, odpowiedziałem na to. Jeżeli jeszcze raz trzeba o tym samym mówić, no to chętnie udzielę takiej informacji. Proszę uprzejmie. Jeśli chodzi o czynności operacyjne, tak jak powiedziałem wcześniej, nie miałem styczności z takimi czynnościami operacyjnymi, czyli z materiałami operacyjnymi, albowiem one są klauzulowane jako tajne. Panie pośle, nie wiem, czy pan był, bo to jest istotne i to jest w protokole. Pan prokurator stwierdził, że nie miał wiedzy o tym, że prowadzona jest sprawa operacyjna jako wsparcie śledztwa. Jest to zastanawiające, ale ja dopytam pana Łukasza Daszutę, czy pan zlecał kontrolę w jednostce panu podległej powiązań prokuratorów z panem Łukaszem Daszutą? Nie miałem takich informacji. Albo nie pamiętam, żebym miał takie informacje. Ale były potem publikacje prasowe o tym, że on kończył, no to, miał kończyć. Ale pan mnie pyta o to, co wtedy było, czy po publikacjach? Po publikacjach. Ja nie pamiętam. Czy pan weryfikował kontakty pana środowiska prokuratorskiego z panem Łukaszem Daszutą?
Nie weryfikowałem. Nie miałem ku temu żadnych podstaw. Być może rozmawiałem z prokuratorami, czy znają tego mecenasa Daszutę. Pewnie zadałem takie pytanie, ale tego nie pamiętam. Jeżeli oświadczył mi prokurator, że nie ma z takim mecenasem kontaktu, no sprawę uważałem za załatwioną. A nawiązując jeszcze do głosu pani przewodniczącej, pan naprawdę z żadnymi materiałami operacyjnymi się nie zapoznał? Nawet w sprawach tych wniosków kierowanych o PTK? Nie. Gdzie były załączniki? Nie. A pan miał certyfikację w dostępie? Na pewno. Oczywiście każdy prokurator ma. To dlaczego pan się z tym nie zapoznawał? Dlatego, że weryfikacją tego typu zajmował się prokurator referent sprawy. Istotne, panie pośle, ale to będziemy rozstrzygać później, że prokurator Dąbrowski twierdzi, że wprost pana informował o tym materiale wrażliwym i telefonicznie powiedział, że przekazał do Kancelarii Tajnej materiał wrażliwy dotyczący Michała Tuska i ministra Cichockiego, zaś pan twierdzi, że takiej rozmowy między nimi nie było. Że nie pamiętam, czy była taka rozmowa. Pan co, no... Znaczy, wydaje mi się, że takiej rozmowy nie było, no, ale mogę się mylić. No i wtedy to podkreśliłem, jak zeznawałem. Z żadnymi billingami, z żadnymi SMS-ami pan się nie zapoznał? Nigdy nie zapoznawałem się z materiałami operacyjnymi żadnej sprawy. Momencik, ale gdzie tutaj billingi albo SMS-y stanowiły materiał operacyjny? Ale o, no to, jeśli chodzi o billingi, to się nie zapoznawałem z billingami i... A o czym jeszcze mówimy? O billingach i... SMS-y, maile, które wychodziły z podsłuchu procesowego? No z podsłuchu, proszę pana, SMS-y, no to jest kwestia odczytania skrzynki, prawda? Natomiast były zarówno SMS-y, jak i billingi, jak i scenogramy z podsłuchów, jak i maile. Nie zapoznawałem się ze scenogramami żadnych materiałów, które zostały w tej sprawie uzyskane. Proszę powiedzieć w takim razie, czyli jeszcze raz, nigdy nie odbywał pan na temat tych wrażliwych kwestii minister Cichocki, Michał Tusk, rozmowy z dyrektorem Dąbrowskim? Wydaje mi się, że nie. Nie pamiętam. Proszę powiedzieć jeszcze taką rzecz. Oprócz pana Łukasza Daszuty, czy w postępowaniach, które pan nadzorował, pojawiała się kiedykolwiek firma Excelo? Nie pamiętam. Firma marketingowa, pana Forca? Nie pierwsze słyszę, znaczy nie pierwsze, nie pamiętam, nic mi ta nazwa nie mówi. Excelo? Czy to nie była ta firma, która zajmowała się reklamą? No to tak. Miliony na reklamę wypłynęły, Sambergold. Możliwe. Pan mecenas Gurtowski, Maciej Gurtowski, radca prawny, zna pan taką osobę? Nie znam takiej osoby. Dobrze, nie mam więcej pytań. Ja już oddaję głos panu posłowi Pięcia, mam tylko jedno pytanie. Czy rozmawiał pan z dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej na temat wsparcia dla prokuratury? Kiedy, gdzie i co żeście ustalili? Urzędu Kontroli Skarbowej? Tak. Nie wydaje mi się, nie. Czy prokurator referent zgłaszał panu, że jest bardzo wskazana pomoc UKS-u w Gdańsku? Nie pamiętam takiej rozmowy, ale sądzę, że na ten temat... Czy jak przed zwróceniem się do dyrektora UKS-u o pomoc, referenci konsultowali z panem tą decyzję? Nie pamiętam. Czy zgłaszali panu, że UKS odmawia współpracy? Nie pamiętam. Czy pan prokurator Seremet był... Czy panu wiadomo na ten temat, aby pan generał Bondarek interweniował u prokuratora Seremeta w związku z tym, że prokuratura w Gdańsku w osobie pana i pana Paszkiewicza torpeduje działanie, realizację, jeżeli postawienie zarzutów Marcinowi P. Czy prokurator Seremet mi o tym mówił? Raczej nie. No nie pamiętam. Myślę, że bym zapamiętał to. Dziękuję. Pan poseł Pięta. Panie prokuratorze, ja chciałem pana zapytać, od kiedy pan zna pana prokuratora Paszkiewicza? Kiedy poznaliście się panowie? Myślę, że to był 93. Ja byłem byłem prokuratorem prokuratury ówczesnej wojewódzkiej
Wydziału Śledczego i wtedy na pewno współpracowałem i poznałem i mogłem go znać wcześniej, ale tak bliżej kontakt pamiętam od tego czasu, czyli to był jakiś 94, no, trzeci, no nie pamiętam, początek lat 90. Czyli można powiedzieć, że dość długo zna pan swoją lewą rękę. Z dużą przerwą. Rozumiem. A jak układała wam się, współpraca wówczas, gdy pan był szefem prokuratury okręgowej? Bez zastrzeżeń. Utrzymywaliście też relacje pozasłużbowe? Nie, żadnych relacji, żadnych kontaktów towarzyskich. Nie miał pan nigdy okazji poznać ojca pana prokuratora Paszkiewicza, pana pułkownika Sylwestra Paszkiewicza? Nie miałem nigdy. Rozumiem. Panie prokuratorze, proszę powiedzieć, jak pan sobie to przypomina, czy, jeśli chodzi o współpracę z ABW, z pułkownikiem Gruszką, jego zastępcą, przypomina pan sobie jakieś różnice zdań między panem a funkcjonariuszami ABW? No, chyba na ten temat rozmawialiśmy. Różnica zdań pojawiła się wówczas, kiedy mieliśmy tą naradę u prokuratora apelacyjnego. Bo wtedy na pewno zajmowaliśmy się oceną dowodów, czy są wystarczające, czy nie do tego, żeby postawić podejrzanemu zarzut z artykułu 286. Wtedy nie pamiętam dokładnie, ale faktycznie chyba myśmy stali na stanowisku, że one są jeszcze niewystarczające. Rozumiem. Rozumiem. Wracając jeszcze na moment do prokuratora Paszkiewicza. Wspomniał pan, że wkładał dużo energii i chęci do prowadzenia postępowania. To były pańskie słowa tutaj wypowiedziane. No, potwierdzam. Natomiast wiemy z zeznań pana prokuratora Paszkiewicza, że zaprezentował tutaj taki pogląd, iż opłacało się czekać, że procesowo opłacało się czekać. Czy przypomina pan sobie jakieś rozmowy z panem prokuratorem Paszkiewiczem, w których on proponował, czy opowiadał się za powstrzymaniem się przed właśnie wydaniem postanowień? Ja, jak powiedziałem, słyszałem końcową wypowiedź, bo początku przesłuchania nie słyszałem, samą końcową, to on mówił, że z perspektywy czasu, czyli w dniu dzisiejszym, oceniając to wszystko, twierdzi, że procesowo opłacało się czekać po to, aby zgromadzić pełen materiał dowodowy. Natomiast w tamtym czasie nie pamiętam, czy proponował nam, żeśmy czekali na cokolwiek. Wydaje mi się, że nie. Czekaliśmy przede wszystkim na dowody, które pozwolą nam postawić zarzut z artykułu 286 i skutecznie złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie. Rozumiem. Proszę pana, jak pan przyjął decyzję o przekazaniu sprawy Amber Gold do Łodzi? No, już mówiłem na ten temat. Ja z uwagi na sytuację medialną, jaka wówczas pojawiła się przy sprawie Amber Gold, no, wielokrotnie byłem osobą, którą pomawiano o różne rzeczy przy okazji tej sprawy i oświadczyłem wówczas prokuratorowi generalnemu, że wnioskuję o przeniesienie do innej jednostki z uwagi na to, dla dobra postępowania, aby nie wiązano prokuratury, jak również i mnie z tą sprawą, byłoby lepiej, gdyby ona trafiła do innej jednostki. Jest takie pismo z prokuratury generalnej do prokuratora apelacyjnego w Łodzi, w którym czytamy, że przekazanie niniejszej sprawy do innej niż właściwa miejscowo prokuratury uzasadnione jest tym, że istnieją przesłanki leżące nie po stronie prokuratorów, ale mogące wpłynąć na negatywne oceny w odbiorze społecznym co do racjonalności, szybkości, rzetelności podejmowanych w tej sprawie czynności. Jeżeli to były przesłanki leżące nie po stronie prokuratorów, to pańskim zdaniem jakie to były przesłanki? Nie wiem, jakie to były przesłanki, ja tylko mówię,
o jak przebiegało spotkanie z prokuratorem Seremetem i wtedy, kiedy zapadła decyzja o przejęciu tej sprawy. Rozumiem. Proszę pana, jest jeszcze kwestia, o której była tutaj już mowa. Proszę pana, pan pułkownik Gruszka, gdy przesłuchiwaliśmy go wcześniej, gdy pytaliśmy o rozmowę z panem prokuratorem, wprost mówi, że proponował w tej rozmowie zabezpieczenie komputera Michała Tuska panu i pan miał mu powiedzieć, cytuję, niech się pan nie wygłupia. Powiedział pan tak? Już wcześniej pytany o to powiedziałem, że nie pamiętam takiej rozmowy. A w związku z tym nie pamiętam, co odpowiedziałem, jeżeli doszło do takiej rozmowy, czy ona przebiegała w ten sposób, jak określił to pan Gruszka. Wydaje mi się, że takiej rozmowy nie było. A jeżeli, to ona przebiegała inaczej. Nie pamiętam, czy w rozmowie z dyrektorem Gruszką poruszaliśmy kwestię Tuska. Jeżeli on chciał zabezpieczyć, tak uważa, chciał zabezpieczyć komputer, no to powinien złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie, a nie sądować mnie. I nie wiem, czy to było w formie żartów, czy na poważnie, czy ja wykonam taką czynność procesową. A czy prokurator Górska w rozmowach z panem prokuratorem informowała pana o kwestiach związanych z obecnością Michała Tuska w postępowaniu, w dokumentach, w jego zeznaniach, w zeznaniach oskarżonego? Nie pamiętam tego. Na pewno o tym, że pojawiło się w szeroko rozumianej sprawie Ambergelgo nazwisko Tuska, wiedziałem. Tylko nie pamiętam, od kogo się dowiedziałem, czy od prokurator Górskiej, czy też z przekazów medialnych. Kto był wcześniej, nie wiem, nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Bardzo jest pan, nie ma pan poseł w takim razie Zubowski. Dziękuję. Pytanie do świadka. W maju 2012 roku skierowano pismo do pana prezydenta Komorowskiego, pana premiera Tuska, pana ministra Rostowskiego. To była informacja o podejrzeniach dotyczących tego, że Ambergold to piramida finansowa. Czy może pan powiedzieć, kiedy się pan dowiedział o tym, że takie pismo zostało skierowane? Nie pamiętam, czy się dowiedziałem. Chyba dowiedziałem się od pana. Nie pamiętam. Dobrze, to tylko takie jeszcze pytanie kolejne, uściślające a propos pana dzisiejszych wypowiedzi. Od kiedy do kiedy był pan na urlopie, w wakacje 2012 rok? Jak to wygląda? W rozmowie z kadrami ustaliłem, że na zwolnieniu lekarskim, przepraszam, że na urlopie bym od dnia 23 lipca do 20 sierpnia, a następnie w okresie od 14 do 28 września przebywałem na zwolnieniu lekarskim. Dziękuję. Wspominał pan o tym, że ten urlop, który pan wybierał, to był urlop zaległy z 3 lat, czyli cały, tak jakby pan chciał wykorzystać, czy tylko powiedzmy część z tych zaległości. Pytam, bo od razu dodam, że wynika z tego, że no, sporo osób, które były odpowiedzialne wówczas za prowadzenie postępowania, wybierało się na długie kilkutygodniowe urlopy i chciałem wiedzieć, jak to wyglądało w pana przypadku. W moim przypadku kwestia urlopu wyglądała następująco. Ja nigdy nie brałem urlopów albo bardzo rzadko zimą, ponieważ nie uprawiam sportów zimowych, więc brałem zazwyczaj około miesiąca urlopu latem. Mimo tego, że brałem około miesiąca urlopu, ten nawis urlopowy rósł, dlatego że prokuratorzy mają nieco więcej urlopu niż zdarza się to w firmach państwowych czy też prywatnych. Ja w tej chwili dysponuję urlopem po około 100 dni, chociaż brałem ten urlop nie tak dawno, chyba z 1,5 miesiąca. W momencie, kiedy stawiłem się do pracy, miałem 130 albo 140 dni urlopu niewykorzystanego za kilka lat wstecz.
I większość prokuratorów niechętnie chodziła w ogóle na urlopy. A jeżeli już brali ten urlop, to po to, żeby autentycznie i faktycznie wypocząć. Mój urlop w tamtym czasie wiązał się właśnie z tym. Myśmy na początku roku zawsze określali, kto, kiedy planuje urlop. Po to, żeby zawsze ktoś z kierownictwa, to nie dotyczyło tylko szefostwa prokuratury, ale też naczelników. W przypadku Wydziału 5 i 6 zawsze naczelnicy się zastępowali. I trzeba było moim zdaniem skwapliwie wykorzystać ten urlop, bo jeżeli nie, to wtedy prokuratura miewała kłopoty z Państwową Inspekcją Pracy, która nawoływała do wykorzystywania urlopów na bieżąco. Wie pan, no pytam o to dlatego, że tak jak mieliśmy okazję przysłuchiwać się tym zeznaniom ostatnio nam składanym, wynikało tak jak wspomniałem przed chwilą, że w kluczowym momencie, kiedy sprawa mogła potoczyć się zupełnie innym torem, no i pan Gruszka, i Dąbrowski byliście przez kilka tygodni nieobecni w pracy, wtedy kiedy no pewne decyzje mogły być podjęte. I w zasadzie ostatni wątek, który chciałem jeszcze wyjaśnić, bo mówiliśmy o jednym z prokuratorów, wobec którego toczyło się postępowanie, czy była sprawa wyjaśniana dotycząca nabycia nieruchomości ze znacznym upustem. Sam pan stwierdził, że mogło to dotyczyć pana. Czy tak? W tamtym czasie było wiele medialnych informacji, że tak, że uzyskałem pożyczkę z prokuratury w sposób bezprawny, czy niezgodny z prawem, dlatego że to była pożyczka na poprawę sytuacji mieszkaniowej, a nie o zdobycie mieszkania nowego. Przychodzili dziennikarze, faktycznie pytali, gdzie ja mam to mieszkanie i wysnuli tezę, że skoro wziąłem taką i taką pożyczkę, to to mieszkanie na rynku, na wolnym rynku musiało kosztować tyle i tyle. I skąd różnica? No różnica zdaniem dziennikarzy była z tego, że deweloper, u którego kupiłem to mieszkanie, no zapłacił za to, czy albo wziął ode mnie mniejszą kwotę niż wynikałoby to z ogólnych warunków, jakie wtedy, jak sprzedawane były mieszkania na wolnym rynku. Rozumiem, natomiast chciałem zapytać o coś innego. Czy ten deweloper, od którego pan miał nabyć to mieszkanie, to był ten sam podmiot, który, wobec którego później toczyło się postępowanie dotyczące budowy budynku sądu w Gdańsku w trybie bezprzetargowym za kwotę 157 milionów złotych. To był ten sam, tak? Ten sam. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo, pan poseł Zębaczyński. Wysoka Komisjo, proszę świadka. Proszę powiedzieć, dlaczego śledztwo w całości zostało powierzone Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a nie Centralnemu Biuru Śledczemu. Kto zdecydował o tym, że to właściwie ABW ma prowadzić to śledztwo w całości? Czy miał pan wpływ na tą decyzję? Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że decyzję podjęliśmy. Tak, tak. Podjęliśmy już na pierwszym spotkaniu albo na drugim spotkaniu. A to czego świadek nie pamięta? Bo zaczął od nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale skoro kontakt w sprawie Amber Gold nawiązała ze mną ABW, to wydawało mi się normalne, że kontynuujemy tą pracę w dalszym ciągu. A proszę powiedzieć, czy z świadka doświadczenia zawodowego nie wynika to, że właściwie takimi sprawami na pograniczu oszustwa prawa bankowego powinny zajmować się właśnie wyspecjalizowane jednostki policji jak CBŚ? Sprawa była znana Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyrazili zgodę. Poproszę świadka, była znana Komendzie Miejskiej, Komendzie Wojewódzkiej, była znana również innym instytucjom. Nie wiem, czy w takim zakresie jak. No, być może. Być może. Ja o sprawie Amber Gold dowiedziałem się od ABW i stąd czerpię tą informację. Jeżeli oni zdecydowali się sami, bo ustalenie kontrahenta jest dosyć trudne do prowadzenia postępowania, co do których może występować kilka podmiotów. Ale to nie jest ich decyzja, tylko prokuratury. No tak, ale nigdy się nie robiło takich rzeczy bez rozmowy wcześniejszej. To był taki targ, ile daje ci od siebie? A ile razy powierzaliśmy postępowanie na przykład Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i sprawa wracała wówczas z centrali. Mówię przykładowo, nie pamiętam jaki to był przykład, ale że to jest niezgodnie z klasyfikacją przestępstw i temu podobne. Jeżeli ja miałem zgodę z ABW, a ABW była
no jedną z bardziej prężnych instytucji, jeśli chodzi o prowadzenie postępowania przygotowawczego. Wykonywali terminowo. Ale to znaczy, na czym ta prężność miała polegać, prowadzenie postępowania przygotowawczego, na przesłuchiwaniu osób, które to, wpłaciły do Amber? Według mojej oceny agencja, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie prowadził aż tak dużo postępowań, jak na przykład CBEŚ czy Komenda Wojewódzka. Czyli co, mieli siły przerobowe, tak? O to tu chodzi? Słucham? Mieli moce przerobowe, czy o to chodzi? Wydaje mi się, że to, znaczy dla mnie to, bo zawsze prokuratorzy mówili, że najlepiej pracuje się z ABW. Więc którzy prokuratorzy tak no, z którymi ci rozmawiałem. Ci ze sprawy Amber Gold, często, tak? Często, największe prokuratorzy zazwyczaj sobie wyłącznie narzekali na pracę jednostek policji. Nieterminowość, może niezrozumienie, a ABW dawała gwarancję, że to postępowanie będzie toczyło się no, tak, jak powinno. To kto podjął tą decyzję? Że ABW? Tak. Nie pamiętam, kto podjął decyzję. Myślę, że ja podjąłem tą inaczej, że po uzyskaniu zgody czyjej? Od ABW, od dyrektora albo od jego zastępcy, nie pamiętam. Chodzi o delegaturę gnańską, tak? Tak. Zdecydowaliśmy się po jej zgodzie, żeby powierzyć w całości postępowanie ABW. A czy to prawdą jest, że ABW nalegało, aby to właśnie im to śledztwo powierzyć? Nie zrozumiałem. Czy prawdą jest, że ABW nalegało, aby właśnie to im to śledztwo powierzyć, tak aby sterować jego przebiegiem i móc pomijać niewygodne z punktu widzenia Trójmiasta wątki? No, które na przykład mogły się wiązać z koniecznością przesłuchania syna premiera, czy ministra Cichockiego, czy też innych polityków, ewentualnie tych lokalnych. Ja nie pamiętam, jakie rozmowy na ten temat toczyliśmy. Myślę, że to była dwustronna zgoda na to, żeby to poprowadzić wspólnie. Proszę świadka, świadek bardzo mało pamięta, ale my za to wiemy już więcej. Proszę zatem powiedzieć, czy pamięta świadek plan śledztwa? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że nigdy się z nim nie zapoznawałem. Wydaje mi się? Wydaje mi się. Mhm. To w jaki sposób możemy to ustalić, czy świadek pamięta, czy nie pamięta, czy mu się wydaje, czy nie? Nie pamiętam, czy ktoś mi przedłożył plan śledztwa. Mógł tego nie zrobić, bo w tym zakresie, na tym poziomie decydowali ich bezpośredni przełożeni, naczelnik i zastępca. Oni konsultowali sposób napisania, pisania. Bo się wydaje, że plan śledztwa tutaj sporządziło ABW. No dobrze, no ale pytanie jest, pamiętam, czy prokurator się z nim zapoznawał. To jest to. Nie pamiętam, myślę, że mogłem się nie zapoznać. Jaki miał wpływ? Bo tam było wiele takich wątków, które nie udało się wyjaśnić. Na przykład, czy doszło do spotkania w domu biznesmena Mariusza Olecha z Marcinem P., czy kiedykolwiek się spotkali, czy takie inne szczegóły zawarte w ogóle w tym planie śledztwa kiedykolwiek zyskały możliwość no, domknięcia w postaci jakichś konkretnych ustaleń? Nie wiem. Mhm. To bardzo dziwne, że świadek nie pamięta tego planu śledztwa, bo w sumie to chyba taki najważniejszy element tych czynności, które miała ABW wykonać wtedy. Tak jak już mówiłem wcześniej, bezpośrednią pracą prokuratora, bezpośrednia praca prokuratora była nadzorowana przez prokuratora Paszkiewicza i naczelnika Wydziału Przestępstw Gospodarczych. Ja często w tą kuchnię nie wkraczałem i nie uważałem tego za konieczne. 24 lipca 2012 roku prokurator okręgowy w Gdańsku dostaje niejawne pismo z ABW, obecnie już jest odtajnione, dotyczące wyprowadzenia przez Marcina P. około 90 milionów złotych na prywatne konta oraz planowanej jego ucieczce za granicę. No jak widać z materiałów śledztwa, informacja ta nie wpłynęła na większą intensyfikację czynności prokuratury. Proszę powiedzieć, czy przypomina pan sobie taką informację? Kiedy ona została przedłożona w prokuraturze? 24 lipca 2012. To... Czy jak traktowaliście w ogóle takie informacje, które wydawały się być no, niecierpiące zwłoki, wręcz mogły być przełomowe? No, czy to była wyłącznie chęć ze strony ABW przymuszenia prokuratury do podjęcia bardziej zdecydowanych działań?
i dlaczego pozostało to bez żadnej reakcji z Państwa strony? Nie potrafię się ustosunkować do tego, bo nie wiem, czy w ogóle byłem wprowadzony w ten temat. Proszę świadka, no bo ja mam takie poczucie, że myśmy dzisiaj zaprosili świadka na to przesłuchanie, żeby finalnie ustalić, czy to jest prawda to, co mówią funkcjonariusze ABW, że takim głównym hamulcowym w sprawie była prokuratura, bo działaliście asekuracyjnie, bo baliście się oskarżenia o doprowadzenie spółki do upadku, czy tym spowalniaczem było w tej sprawie ABW, które robiło wyłącznie te czynności, na które miało zielone światło, nie wiadomo skąd padające. Proszę mi to wyjaśnić. Jak mam zrozumieć to pytanie? No bardzo prosty sposób. ABW mówi, że byliście hamulcowym tego śledztwa. No ja mówię, że nie byliśmy hamulcowym tego śledztwa. Nie chcieliście zatrzymać. A kto był hamulcowym, panie prokuratorze? Ale momencik. Baliście się oskarżenia o to, że doprowadziliście spółkę do upadku, a nie baliście się tego, że to prywatne majątki ludzi upadają w tym czasie? Nie. Nas interesowało to, czy zostanie skutecznie zastosowane tymczasowe aresztowanie, a w konsekwencji później... Czyli statystyka, panie prokuratorze, was interesowała, nie. Tak? Żebyście proszę sobie wyobrazić, tak jak już mówiłem wcześniej... Pozytywne notowania. Tak jak już mówiłem wcześniej, decyzja Chybiona o zastosowaniu, wystąpieniu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, która skończyłaby się odmową takiego wniosku. Przy takich dowodach, przy takiej liczbie... Przy takich dowodach, tak? Które my ocenialiśmy, a nie ABW, mogło zakończyć się tym, że ten areszt zostałby niezastosowany. Jak ja bym wyglądał, czy ja, czy prokuratura medialnie? Jak, o, to pana martwiło. Jak pan będzie medialnie wyglądał? Chociażby. Jak wyglądałoby postępowanie przygotowawcze, kiedy takiego środka by nie zastosowano, a prokuratura nie ma formalnie wtedy żadnych możliwości. Panie prokuratorze, ale pan przecież mówi teraz, że wam chodziło o statystyki i o wizerunek. Nie chodziło nam o statystyki, chodziło o skuteczne aresztowanie. I na czym ta skuteczność miała polegać? Na przedłużaniu tego w nieskończoność? Na tym, że Marcin P. usiądzie. No i co? A reszta? No. Na ławie oskarżonych to kto? Jeżeli my nie mieliśmy pełnych dowodów na temat, działalności... Panie pośle, to jest kwestia ocenna. No, ale dzisiaj już prokuratura inaczej widocznie podchodziła do tego materiału niż ABW. Dobrze, to mam pytanie. Czy to podejście inne niż ABW wynikało wprost z tego, że obawialiście się oskarżenia o doprowadzenie spółki do upadku? Takiej teorii nikt nie stawiał. Oczywiście mogliśmy brać to też pod uwagę. Natomiast najważniejsze było udowodnienie, że on popełnił przestępstwo opisane w artykule 286. Służyło temu postawienie zarzutu wcześniej ze 171 i jeszcze z jakichś innych artykułów po to, żeby wejść na jego konta. I to był jedyny możliwy zarzut do postawienia w całej piramidalnej budowie spółek. Wtedy jak mieliśmy pewność, że on nie ma możliwości płatniczych, że to dopiero nam zobrazowało, jak duża to jest piramida. No żaden bank nie musi mieć nigdy pełnych środków na spłatę, ale przynajmniej w jakimś zakresie. To postępowanie, postawienie zarzutów przekonało nas, mnie też, tak przynajmniej to wspominam, do tego, że jednak nie mając środków, jest to piramida finansowa i możemy postawić dopiero wtedy skutecznie wniosek o tymczasowe aresztowanie. Dobrze, to wróćmy do mojego pytania. Czy prawdą jest to, co mówi ABW, że spowalnialiście te czynności ze względu na asekuracyjne podejście do własnych statystyk? Nie jest to prawda. To kto spowalniał te wszystkie Nikt czynności? Nie spowalniał. Nikt, tak? To bardzo szybko. Szybko to było? Moim zdaniem bardzo szybko. Ale które czynności miały takie tempo? Od momentu, kiedy przyjęliśmy sprawę do zastosowania aresztu, upłynęło chyba 2 albo 3 miesiące. Tak, a do aresztu Katarzyny P. ile upłynęło? Nie pamiętam, kiedy ona została aresztowana. To już chyba przez Łódź. No ale bardzo długo chyba później. Tak. Połowa kwietnia 2013 roku, jak mogę powiedzieć pośrednictwem. Na pewno prawie 8 miesięcy później niż pan Marcin P. Na pewno dokumenty wymagały analizy pod kątem, kto podejmował jakie decyzje. Bo nie można, można założyć z góry, że to było wspólnie w porozumieniu, ale trzeba było... Ale to do czego w ogóle prokuratura była w tej sprawie potrzebna? Jak sam dzisiaj oskarżony Marcin P. musiał się sam wyłożyć, potknąć o własne nogi, żebyście mogli w ogóle cokolwiek z nim zrobić? Nie rozumiem pytania. No, pytanie jest bardzo proste. No. Proszę świadka, no do czego w ogóle wyście byli potrzebni w tej sprawie, skoro do niczego żeście nie byli w stanie skutecznie doprowadzić, czekaliście, aż sami się zgłoszą pokrzywdzeni, aż Marcina konta P będą puste. No i wtedy, jak już leżało na talerzu, to żeście grzecznie skonsumowali. No to tylko ta obawa o to, jak sąd oceni ten wniosek o tymczasowe aresztowanie, a co z tymi ludźmi, którzy w tym czasie tracili pieniądze? Panie pośle, to jest inna ocena materiału dowodowego z pana strony. Proszę świadka, to już nie chodzi o ceny, to już chodzi o fakty, naprawdę. Ja proszę, bo tutaj kolega, pytanie.
Czy zdarzyło się, żeby jakikolwiek wasz wniosek o zarządzenie podsłuchu sąd nie podzielił zasadności podnoszonych w tym wniosku? Chodzi o podsłuch procesowy czy operacyjny? Tak? Podsłuch procesowy, o ile dobrze pamiętam, stosowałem dwukrotnie. Ja przynajmniej o tym byłem poinformowany i zawsze wyrażał zgodę na to. No to sąd uznawał argumentację funkcjonariuszy ABW. Że jest wystarczający materiał dowodowy do tymczasowego aresztowania? Że zachodzi prawdopodobieństwa wyczerpane znamion artykułu 286. To też zależało w jakim stopniu. Pan mówi, że po kilku tygodniach nadal nie mieliście uzasadnienia co do tego, czy można zastosować tymczasowy areszt wobec Marcina P. To skoro sąd był jednomyślny w tej sprawie, o tyle, że były te zarządzenia w sprawie kontroli operacyjnej i ale sąd inne jakby podzielał spostrzeżenia wasze, przez was kierowane, to dlaczego pan mówi, że po kilku tygodniach inne, nadal wy mieliście wątpliwości? Inne są oczekiwania sądu co do przyklepania, w cudzysłowie, wniosku o podsłuch, a inne do stosowania tymczasowego aresztowania. A nas satysfakcjonowało tylko tymczasowe aresztowanie. I zamknięcie tej firmy, żeby przestała działać. Myśmy jeszcze pamiętam, że po tymczasowym aresztowaniu mieliśmy informację, że wpływają jeszcze, że ludzie płacą dalej pieniądze. Ale wy mieliście wątpliwości nawet co do przeszukania w siedzibie Amber Gold. Panie prokuratorze, w zasadzie większość celów postępowania nie została osiągnięta kompletnie, dlatego że faktem jest, że mimo toczącego się u państwa postępowania w pana okręgu od 2009 roku Marcin P. przeprowadził wszystko na swoich warunkach. Sam zdecydował, kiedy upadnie, sam zdecydował, co zrobi z pieniędzmi. Nie przeszkodzi, prokuratura przez pana nadzorowana nie przeszkodziła, mając pełną wiedzę od 2009 roku, nie przeszkodziła mu w tym żaden sposób. Jeszcze jakieś pytania? Tak, proszę powiedzieć, czy wiadomo coś panu na temat tego, że prokuratura proponowała Marcinowi P. małego świadka koronnego w zamian za współpracę. Wiem, że na ten temat rozmawialiśmy. Kto z kim i kiedy? Znaczy na pewno rozmawiałem z prokuratorem Paszkiewiczem. Jeżeli rozmawiałem, wydaje mi się, że myśmy się nad tym zastanawiali. Ale czy to jest poważne? Pan mówi, rozmawiałem, jeżeli rozmawiałem. Bo nie pamiętam tej rozmowy. No to o czym pan mówi? No dobrze, nie pamiętam. Próbowałem powiedzieć, co wiem, ty sobie. Proszę powiedzieć, czy wydaje mi się, że na ten temat rozmawialiśmy, czy w momencie przedstawienia zarzutu dać mu możliwość, żeby się mógł wygadać. No i co? Nie pamiętam, jakie były. Mi się wydaje, że wówczas prokurator prowadząca postępowanie, tak, pani Górska, przyjęła od niego wyjaśnienia w tym zakresie tej nieruchomości w centrum Gdańska. W zakresie Michała Tuska. A to już tego nie pamiętam, być może tak. Ja wiem, bo ten w zasadzie fakt, że w tej sprawie chcąc iść na 60, mówi, że obcynuje syna premiera, to rzeczywiście wierzymy panu, że to jest tak drobne, że nikt z tego nie z prokuraturze nie zapamiętał i nie zauważył. No, proszę świadka, a jak to wytłumaczyć opinii publicznej, że jest taka notatka z 15 sierpnia 2012 roku, autorstwa ABW i tutaj czytamy, że nadzorujący prokuratorzy stwierdzili, że brak jest w dalszym ciągu podstaw do zatrzymania Marcina P. Do zatrzymania? Tak. Z którego? 15 sierpnia. No to wtedy to jest to spotkanie u prokuratora apelacyjnego. Szeroko jak pana posła rozumiem. Nie było. No ale jeżeli to było dwukrotnie rozmawianie okraszone słowem nie pamiętam, to rozumiem, że dalej się więcej nie dowiemy. Dobrze, proszę świadka. Proszę mi powiedzieć teraz, świadka nazwisko wielokrotnie przetacza się wokół sprawy Amber Gold jako tej osoby, która wiedziała dużo albo może wytłumaczyć komisji, czym mógłby być tak zwany układ gdański. Proszę powiedzieć, czy taki układ działał na korzyść Marcina P. Nic mi na ten temat nie wiadomo i jestem przekonany, że układu gdańskiego, który mógł wstrzymywać to postępowanie w sprawie Amber Gold, nie było. To co wstrzymywało to postępowanie w sprawie Marcina P? Ocena materiału dowodowego. Kto dokonywał oceny materiału dowodowego? Prokurator referent. Czyli kto wstrzymywał tą ocenę i decyzyjność? Prokurator referent? Czy referent. Mhm. Czyli kogo ma komisja uznać za osobę będącą tym hamulcowym w sprawie Amber Gold? Nie wiem. Nie wie pan, jako prokurator. Wydaje mi się, że hamulcowego w ogóle nie było. Aha.
No to rzeczywiście Formuła 1. To nie jest pierwszy przypadek, panie pośle, gdzie toczyliśmy boje z kontrahentami, czy z policją, czy z ABW, czy z CBS-iem, czy z CBA, o to, żeby aresztować kogoś, kiedy my uznawaliśmy, że jest brak materiału dowodowego na skuteczne postawienie zarzutów i aresztowanie. Bo ja słyszałam, że te legendy krążą, jak u państwa było ciężko uzyskać zgodę, żeby komuś zarzuty postawić. Nie usłyszałem. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Arendt. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze, wielokrotnie, znaczy powiedział pan o tym, że wielokrotnie prokuratorzy, referenci nie zgadzali się z pana sugestiami w różnych sprawach, tak? Zdarzało się, pamiętam takie, znaczy nie pamiętam spraw, ale takie przypadki były. Ale pamięta pan, że tak było. Bo to się rzadko zdarza, kiedy prokurator mimo naszej rozmowy czy konsultacji mówi, że zrobi inaczej niż ja to widzę. To się A dlaczego pan nie pamięta akurat dokładnie tej sprawy dotyczącej Amber Gold? I czy wpływ Wydaje na mi się, to że ma takich to, sytuacji, że tam pracował syn Że takich trenera? Sytuacji nie było w sprawie Amber Gold, żeby ktoś z prokuratorów, referentów miał inne zdanie na temat dalszego toku postępowania niż ja, czy prokurator Paszkiewicz, czy prokurator Siemczony. Pan tutaj dużo mówi, że nie pamięta, czy także pana zastępca też tak mówił. Czy to jest normalne, że prokuratorzy z Gdańska mają tak słabą pamięć? I w ogóle, czy osoby z tak słabą pamięcią mogą być prokuratorami? I czy mogą dalej być prokuratorami z tak słabą pamięcią? Czy może do jakiegoś ośrodka powinni iść? To już pani sobie odpowie na to Ale pytanie. Proszę powiedzieć, czy prokuratorzy z tak słabą pamięcią mogą być prokuratorami? Jestem przekonany, że my, prokuratorzy, nie dysponując, tak jak ja, żadnym materiałem, w który mógłbym sobie tą pamięć wspomóc, nie jestem w stanie pamiętać każdego spotkania, każdej narady, wszystkich rozmów prowadzonych z wieloma osobami. Ale pan nie pamięta, my nie, nawet nie mówimy o szczegółach, tylko ogólnie. Pan nic nie pamięta. Dobrze, ale przejdźmy dalej. Pan dyrektor Dąbrowski powiedział, że na początku śledztwa współpraca układała się bardzo dobrze. Także zeznawał też pan Dąbrowski, że spotykał się z panem lub z pana zastępcą i też ustalaliście sprawę podsłuchów, że na podsłuchach wyszedł syn pana premiera Tuska i że pracuje w OLT Express. No i stwierdził, że ta współpraca była na początku dobra, ale później nastąpiła jakaś dziwna sytuacja, że musiał aż interweniować u pana prokuratora Seremeta i prosić centralę o pomoc, ponieważ była blokada i stanęli w miejscu. I proszę powiedzieć, czy to prawda? Ale jaki był efekt tego, bo nie bardzo rozumiem. Ja panu zadałam pytanie. Na początku była współpraca bardzo dobra z prokuraturą, tak stwierdził pan dyrektor Dąbrowski. A potem nagle stała się dziwna sytuacja, z jakiegoś powodu prokuratura zaczęła blokować. Czy to nie było spowodowane tym, że wyszło na podsłuchach, że tam pracuje syn pana premiera Donalda Tuska? Proszę powiedzieć, tak czy nie? Czy blokowaliście, czy nie? Nic nie blokowaliśmy. Czyli pan dyrektor Dąbrowski myli się. Inaczej ocenia fakty, trudno mi powiedzieć. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, to wróćmy do sławnego meczu. Czy zna pan pana premiera Donalda Tuska? Już odpowiadam na to pytanie. Ale nie to znam. Proszę mi odpowiedzieć, nie zna pan. A kiedykolwiek rozmawiał pan z panem premierem Donaldem Tuskiem? Czy na meczu, czy gdzieś indziej? Zdarzyło się panu rozmawiać? Może inaczej, wydaje mi się, bo to już po przesłuchaniu wracałem pamięcią, wydaje mi się, że kiedyś przesłuchiwałem pana Tuska, on nie był wówczas premierem. I tak sobie to starałem. A w jakiej sprawie? No właśnie, starałem się to sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że to chodzi o reprywatyzację RSW Prasa, Książka Ruch. Ale mogę się. A w którym to roku było? Byłem wówczas w prokuraturze rejonowej Gdańsk Północ albo Południe. Myślę, że to mogło być w latach. No początkowych latach 90. Nie był jeszcze premierem wtedy, tak? Nie. A w czasie, kiedy był premierem, pan premier Donald Tusk, czy pan rozmawiał kiedykolwiek z panem? Nigdy nie rozmawiałem z premierem Tuskiem. Nawet na meczu, jak pan był, nie rozmawiał pan? Absolutnie. A na tym zdjęciu,
tutaj osoba, która rozmawia z premierem Donaldem Tuskiem, pan premier się uśmiecha, to nie jest pan tyłem? Pani poseł, ja oglądałem to zdjęcie. To zdjęcie było zrobione w momencie, kiedy klub, któremu kibicowaliśmy, strzelił bramkę. Wtedy się wszyscy do siebie odwracają, klepią się. To klepnęliście się z panem premierem, tak? Nie wykluczam, że podał mi rękę albo że się klepnęliśmy. No tego nie wykluczam, ale na pewno nie rozmawiałem z nim. Dobrze, dziękuję bardzo. No pytanie, pan poseł Krajewski. Dziękuję bardzo. Jeszcze panie prokuratorze, ponieważ zapoznałem się z poprzednim pana przesłuchaniem w całości i chciałem jeszcze dopytać o ten wątek zalegania akt głównych i akt podręcznych sprawy Amber Gold w prokuraturze okręgowej w Gdańsku, czyli ten okres od 5 stycznia do 4 kwietnia 2012 roku, kiedy dokumenty Amber Gold nie zostały przekazane do prokuratury rejonowej. Prokuratury Rejonowej Gdańsk, Wrzeszcz dokładnie. Ponieważ po przesłuchaniu pana zeznawała przed komisją pani Małgorzata Syguła z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, to mam do pana pytanie, czy pan zapoznawał się z tymi zeznaniami pani prokurator Syguły? Nie pamiętam, chyba, czy nie słuchałem. Nie słuchałem. Nie, słuchałem Syguły, tak. O, tak, to tak, bardzo tak, się pamiętam. Cieszę, że jednak ta pamięć wróciła, ponieważ chciałem tutaj zacytować fragment przesłuchania pani prokurator Syguły, wtedy kiedy dociekaliśmy, jakie były przyczyny nieprzekazania przez prokuraturę okręgową akt sprawy Amber Gold do prokuratury rejonowej, mimo tego, że przez te 3 miesiące akta zalegały w prokuraturze okręgowej i nie podejmowano żadnych merytorycznych czynności w prokuraturze okręgowej w sprawie Amber Gold. Mhm. Dodatkowo jeszcze dodam od siebie, że w ciągu tych 3 miesięcy Polacy wpłacili do firmy Amber Gold ponad 160 milionów złotych na tak zwane lokaty w złoto. Ja pytałem panią prokurator Syguę, w jakim celu w prokuraturze okręgowej w Gdańsku były przetrzymywane akta główne w sprawie Amber Gold przez prawie 3 miesiące. I pani prokurator Syguła mówiła: panie pośle, zastanawiam się nad tym od 4 lat i nie wiem. I chciałbym przejść do kolejnego pytania, kiedy zapytałem panią prokurator Syguę o spotkanie z panią prokurator Hanną Borkowską w tej sprawie i co pani prokurator Borkowska przekazała. I tutaj cytat pani z wypowiedzi pani prokurator Syguły. Najpierw była rozmowa na temat tego, jak mogłaś to zrobić. Jesteśmy na ty, więc nie mówiłam do niej tutaj pani prokurator, jak pani to mogła zrobić i jak to się stało. Ona mówi: Gośka, nie wiem, zapomniałam. Ja się oczywiście wściekłam, może nie powinnam mówić. Zdenerwowałam się bardzo i potem pani Borkowska przyszła i powiedziała, że mnie przeprasza. Czy odnotował pan te zeznania pani prokurator Syguły w tym zakresie? Tak, tak odnotowałem. A czy pani Hanna Borkowska również panu tłumaczyła się, dlaczego nie przekazała akt sprawy do prokuratury rejonowej przez 3 miesiące? Nie, pani prokurator Borkowska utrzymywała, że wysłała te akta wcześniej. Ale wiemy dzisiaj, że to była nieprawdziwa informacja, bo naczelnik wydziału i przełożona pani prokurator Borkowskiej zeznała przed komisją śledczą, mówiąc, że pani prokurator Borkowska miała przyznać, że zapomniała o tej sprawie, a jak widzimy, czasami kwestia pamięci jest bardzo ważna. I chciałem zapytać świadka, czy świadek również uzyskał informację, albo od pani prokurator Syguły, albo od pani prokurator Borkowskiej, że pani prokurator Borkowska zapomniała przekazać przez 3 miesiące akta główne sprawy Amber Gold i w tej sprawie wtedy przez 3 miesiące zupełnie nic się nie działo. Albo bazuję na tej wiedzy, którą mam z przesłuchania pani prokurator Syguły i tym, co pan odczytał, albo też nie wykluczam, że mi pani Syguła wówczas o tym powiedziała. Nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale faktem jest, że te akta gdzieś zniknęły, przynajmniej jeśli chodzi o korespondencję, na okres kilku miesięcy. Jeżeli uzyskałby pan informację, że prokurator z prokuratury, w której pełnił pan funkcję szefa prokuratury jako prokurator okręgowy, zapomniał przekazać dokumenty do prokuratury rejonowej, czy ciążyła na panu odpowiedzialność zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa? No, dowiedziałem się o tym prawdopodobnie już po przesłuchaniu.
bo nie wiem, czy pamiętałem o tym zdarzeniu przed odczytaniem mi tych fragmentów, które pan odczytał, i po przesłuchaniu pani prokurator Syguły. Na pewno w sprawie Amber Gold wszczęto postępowanie dyscyplinarne bez wcześniejszego postępowania wyjaśniającego, jakie by się toczyło w prokuraturze okręgowej. Przejęto całą sprawę i wydawało mi się, że wszystkie elementy dotyczące tego faktu, o którym pan mówi, czyli tego, że akta były przetrzymywane w prokuraturze okręgowej, zostaną wyjaśnione przez rzecznika dyscyplinarnego. Czy zapomnienie przekazania przez 3 miesiące dokumentacji akt głównych i akt podręcznych sprawy Amber Gold do prokuratury rejonowej wyczerpowało znamiona niedopełnienia obowiązków? Panie pośle, nie znam okoliczności. Nie wiem, co prokurator Borkowska, jakie zeznania złożyła przed rzecznikiem dyscyplinarnym, to trzeba ocenić cały ten materiał. Wtedy można sformułować wnioski. Ja nie miałem wglądu do postępowania dyscyplinarnego w ogóle. A sam fakt, że one były w prokuraturze bez biegu przez jakiś większy okres, oczywiście wskazuje na to, że coś nie zagrało. Natomiast te ustalenia powinny być dokonane przez rzecznika dyscyplinarnego albo przez postępowanie przygotowawcze. Pan dzisiaj mówi, że coś nie zagrało. Podczas poprzedniego przesłuchania mówił pan, że coś nie zatrybiło w sprawie Amber Gold i tak to pan nazywa. Chodziło mi konkretnie o ten fakt, że te akta znajdowały się przez dłuższy okres czasu w prokuraturze okręgowej. Coś było nie tak. Ale czy pan wezwał panią prokurator Hannę Borkowską, żeby postawić jej to samo pytanie, co postawiła jej naczelnik, jej przełożona bezpośrednia pani prokurator Syguła? Czy pan również postanowił wyjaśnić, dlaczego pani prokurator Borkowska nie przekazała niezwłocznie akt sprawy Amber Gold do prokuratury rejonowej? Czy takie spotkanie nastąpiło? Nie wykluczam, że rozmawialiśmy na ten temat, ale nie pamiętam. Nie pamięta pan. Dlatego tak myślę, że bardzo często podczas dzisiejszego przesłuchania również podkreślaliśmy, jak ważna jest kwestia dobrej pamięci, bo później dowiadujemy się po fakcie, że jedna z pań z prokuratury okręgowej w Gdańsku stwierdziła, że po prostu zapomniała o aktach sprawy Amber Gold i 3 miesiące akta zalegały zupełnie niepotrzebnie w prokuraturze okręgowej. Ale chciałem uzyskać od świadka dodatkowe informacje w tym zakresie. Ja pamiętam, że prokurator Borkowska twierdziła, że wysłała te akta wcześniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę jeden fakt, który już dziś, nad którym dzisiaj już pracuje prokuratura obecnie. To jest to, że wszyscy państwo łącznie, którzy składaliście zeznania w postępowaniach dyscyplinarnych, broniliście pani prokurator Kijanko, twierdząc, że to postępowanie było jak najbardziej dobrze prowadzone w ówczesnym okresie. I pani prokurator Kijanko, przypominam, wtedy została nawet uniewinniona z postępowania dyscyplinarnego, kiedy dzisiaj w zasadzie staje praktycznie w niedalekiej przyszłości z faktem, że być może będzie musiała zmierzyć się z zarzutem karnym. Panie prokuratorze, dziękujemy za... Jeszcze jedno tylko pytanie ostatnie. Proszę bardzo. Całość się wzięła z tego pisma. Pan pamięta te pismo. To jest pismo szefa KNF. Ojej. W prokuraturze generalnej, przekierowane do apelacyjnej i tak dalej, i tak dalej. Kiedy rozmawiał pan ostatnio z panem Piotrem Wesołowskim z Gdańska, który nie dostarczył tego pisma panu prokuratorowi Seremetowi? Ja zostałem zobligowany przez sąd do wskazania bliżej okoliczności, kiedy z panem prokuratorem Wesołowskim miałem kontakt na jakimś szkoleniu. I to był ostatni moment, bo zadzwoniłem wówczas do prokuratora Wesołowskiego, żebym przypomniał, kiedy byliśmy razem na szkoleniu. Ja potem... Dobrze, ale to odpowiadał pan na poprzednim przesłuchaniu. Ja się pytam teraz, kiedy rozmawiał pan ostatnio z panem prokuratorem Wesołowskim? Po przesłuchaniu. Po przesłuchaniu kiedy rozmawiał? Przez komisję, to było 1,5 roku temu. Ale kiedy teraz? W ciągu ostatnich zaraz miesięcy? Po tej... Nie, teraz nie. Zaraz po tej komisji zadzwoniłem do prokuratora Wesołowskiego, aby uściślić, gdzie było to szkolenie, na którym ja się z nim widziałem. I to była jedyna rozmowa, więcej kontaktu nie mieliście przez ostatnie miesiące? Nie, zresztą nie, to jedyna rozmowa. Dziękuję bardzo. Nie, po sporządzeniu protokołu poprosimy pana jego podpisania, a ja ogłaszam przerwę do godziny 14. Dziękuję. O, super, dziękuję uprzejmie.
wyślemy na ten sam adres, na którym wezwanie wysłać. Tak, jak poprzednio. Dobrze. Jeden, dwa, trzy, jeden. No.
No i zobacz. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wchodzi hula? 1, 2, 3, no to niech tak zostanie.
1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Co, teraz w ogóle nic nie słychać? Jeden, 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 jeden. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1.